Melissa Darwood przedstawia niezdobyta Tom pierwszy i drugi. Czyta Magda Karel. Główni bohaterowie książki, jak i zawarta w niej historia, to fikcja literacka, choć niektóre fakty i postacie nawiązują do rzeczywistości. Zbieżność zdarzeń i osób przedstawionych w powieści jest przypadkowa. Rok 2019. Drgami powieka. Jestem mocno wkurzona, ale staram się trzymać nerwy na wodzy. Jakie masz propozycje? Pytam Litki, 49-letniej naczelnej redaktor, która jest moją szefową od pięciu lat. Pięciu lat ciągłego zaciskania pasa, odmawiania sobie zagranicznych wczasów, na które i tak nigdy nie jeździłam, nowych ciuchów, których i tak nigdy nie kupowałam, i markowych kosmetyków, których i tak nigdy nie używałam. Po to tylko, żeby udowodnić sobie i wszystkim wokół, że z dziennikarstwa da się w Polsce utrzymać. Że mogę być dziennikarką. Że jestem pieprzoną dziennikarką. A skoro nie stać mnie na wakacyjny wyjazd w tym roku, zawsze mogę nawalić się winem tak skutecznie, że nie będę wiedziała, gdzie jestem. Możliwe, że skorzystam z tej oferty nawet już dzisiaj wieczorem. dręgole się na kanapie z nucącym zajnym w tle. Może napiszesz jakiś felieton o niedostępnych mężczyznach, coś bardziej pozytywnego niż dotychczas. Litka patrzy mi prosto w oczy. Masz lekkie pióro, tylko jakoś zawsze zagłębiasz się w psychodeliczny szlam, którym tylko odstraszasz czytelniczki. Twoje artykuły są zbyt smutne, za poważne, nader filozoficzne. Współczesne trzydziestki i czterdziestki pragną marzyć. Ekscytować się czymś nadzwyczajnym. Temat musi być chwytliwy, na topie. Zrozum, Julio. Te kobiety wracają padnięte po robocie. Ogarną dom, dzieciaki, zrobią sobie herbatę i mają ochotę zanurzyć się w lekturze, która zrekompensuje im trudy dnia. Nie chcą czytać o globalnym ociepleniu ani o polskiej patologii wspieranej przez 500. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Cenię twoje felietony. Artykuły, wywiady, ich głębie, podwójne dno i tę niezwykłość, której tak brakuje innym. Ale prawda jest taka, że to się po prostu nie sprzedaje. Widziałaś ostatni raport. Walczymy o każdy procent rynku. Drukowane magazyny przestają się sprzedawać. Internet jest pełen tekstów o modzie, showbiznesie, seksie. Celebryci są obecni w mediach społecznościowych, nie potrzebują kolorowego pisma, by obnażyć się przed fanami. Od tego mają Instagrama. Wzdycha i poprawia okulary na nosie. Nie wiem, czy damy radę utrzymać aktualny stan zatrudnienia przy obecnej sprzedaży. Czuję gulę w gardle. Upijam łyk kawy, choć zamiast niej przydałaby mi się teraz wódka z Xanaxem. Nigdy nie próbowałam takiej mieszanki, ale myślę, że taki koktajl mógłby mnie teraz skutecznie zobojętnić. Litka najwyraźniej dostrzega moją minę, bo od razu dodaje: Nie łam się. Tak po prostu jest w tym biznesie. Wierzę, że w końcu się odbijesz. Musisz tylko zmienić tematykę, stworzyć coś lżejszego, coś dla szerszego grona odbiorców. Jasne. Innymi słowami, Mam napisać gniota. Jak to leciało w pewnej piosence: prosto, szybko, sprawnie, szast, produkt musi być dla mas. Mam ochotę zacząć walić głową w kawiarniany stolik, przy którym siedzimy. I nawet, jeśli dostałabym od tego wstrząśnienia mózgu, to przynajmniej zakończyłabym tę żenującą rozmowę z przytupem. Chce mi się wyć. Pięć lat studiów dziennikarskich. Batalie z matką wariatką, która twierdzi, że marnuje życie na bezsensowną bazgraninę. Staż w gazecie, gdzie wysługiwał się mną jak służącą. Przynieś, wynieś, pozamiataj, wielki pan redaktor przekonany o swym ponadprzeciętnym jestestwie. Pisanie głupot o wypalaniu traw i wystawie storczyków w palmiarni w zamian za wierszówkę, z której nie byłam w stanie opłacić rachunków i czynszów w kawalerce. Oprócz tego ciągłe udzielanie się non-profit na portalach internetowych, w lokalnych oraz branżowych gazetach, żeby doskonalić pióro, zostać zauważoną. Bycie pełnoetatowym dziennikarzem to ciężka praca, jeśli nie ma się znajomości. Ja ich nie miałam, ale miałam za to wielkie szczęście, że taka osoba jak Litka objęła funkcję naczelnej w redakcji, w której pracowałam i dostrzegła moje teksty. Wzięła mnie pod swoje skrzydła i uwierzyła, że to, co piszę, jest ważne. Przeszłam tak długą drogę, żeby pisać wreszcie to, na co miałam ochotę, co mnie poruszało, a teraz mam upaść tak nisko, by klepać artykuły na poziomie pudelka. Litka, poprawiam się na krzesełku. Jedni piszą w konwencji, życie jest piękne i pachnie lawendą, po czym wrzucają fotkę uśmiechniętych celebrytów. Ja piszę w nurcie, że cię jest do dupy i śmierdzi łajnem, po czym daje wywiad ze zgwałconą dziewczyną. Nie wierzę, że nie ma ludzi, którzy nie podzielają mojego zdania, którzy nie chcą czytać o sprawach ważnych. Są, ale jest ich zbyt mało, żeby dalsze publikowanie Twoich artykułów się opłacało. Mówi wprost, pochyla się i zaplata dłonie na stoliku. Julio, stoję pod ścianą. Sama wiesz, jaki jest rynek. Codziennie dostajemy dwanaście propozycji artykułów od ludzi, którzy chcą u nas pisać. Niektórzy są gotowi oddać tekst za darmo, żeby zaistnieć, spełnić swoje marzenia o publikacji, wpisać doświadczenie dziennikarskie do cefałki. Zarząd mnie naciska, sprzedaż musi się zwiększyć. Nieistotne jest przesłanie, nieważny język, styl. Walczymy o przetrwanie. Pismo ma się sprzedawać. To produkt jak każdy inny. Jeśli nie opublikujemy bomby, czeka nas katastrofa. Utrzymujemy się z reklam, a jeśli te nie będą docierać do szerokiego grona odbiorców, to nikt nie będzie chciał się u nas reklamować. Zbankrutujemy. Chyba, że zostanę zamordowana podczas zbierania materiału dla was, wtedy sprzedaż na pewno podskoczy. Jeśli rzecz jasna sprawnie to nagłośnicie. Żartuję, bo co mi innego pozostało. Niektórym naszym redaktorom z chęcią pomogłabym zyskać w ten sposób rozgłos. Uśmiecha się. Ale nie tobie. Pochyla się jeszcze bliżej mnie, opierając piersi o blat. Masz talent, lekkie pióro, dziennikarski nos i sprawny warsztat. W przeciwieństwie do większości dziennikarzy, których znam, jesteś pracowita, niezachłanna, nie masz wybujałego ego a na głowie rodziny, dzięki czemu masz dużo czasu na pisanie. Świat stoi przed tobą otworem. Musimy jednak nakierować cię na właściwe tory. Ścisza głos, jakby obawiała się, że ktoś nas podsłucha. Teraz na topie są arabscy szejkowie, celebryci, książęta, alpiniści. Poczytaj o nich trochę. Może historia któregoś z nich cię zainspiruje. Rozeznaj się i daj mi znać, czy podejmiesz się napisania dla nas czegoś w tym obszarze. Dobrze? Jej pytanie zawisa w powietrzu, a ja jestem świadoma, że nie mam za dużego wyboru: nisza albo mainstream. Wiem, że Lidka ma rację, wiem, że mój świat sprzedaje się fatalnie, wiem, że muszę zmienić tematykę, jeśli zamierzam utrzymać tę pracę, a chcę tu nadal pracować. Jednak nie za wszelką cenę. Dam im to, czego potrzebują. Dam im jakiegoś celebrytę, księcia czy innego supermena. Tylko, że na moich warunkach. Nie zamierzam się sprzedawać, zmieniać swojego stylu, zapomnieć o rzeczach ważnych, o tym, dlaczego chciałam zostać dziennikarką. Pragnę mówić o tym, co mnie boli, porusza, wkurza i dzielić się tym z ludźmi. Znajdę osobę, która będzie odpowiadać lidce. Kogoś, kto mnie zafascynuje i komu czytelnicy oddadzą swoje serca. Okej, okay. no zrobię to, ale po swojemu. Mam taką nadzieję, uśmiecha się. Tylko wpleć w to jakiś romans, poświęcenie dla kobiety, zakazane uczucie, nieakceptowany związek, seks, wiesz o co chodzi. Najlepiej schodzą te wydania, w których miłość i sprawy łóżkowe grają pierwsze skrzypce. Czytałaś ostatni artykuł Anity o wielokrotnym orgazmie? To był hit. Przewracam oczami. Dobre rady o seksie, orgaźmie spełnieniu, których udzielają moje koleżanki po piórze w czasopismach dla kobiet, to bzdury. To karmienie nierealnymi fantazjami nieświadomych czytelniczek. Biedactwa po przeczytaniu artykułu takiej Anity są przekonane, że z ich życiem seksualnym musi być coś nie tak. Że ich partner to cipa, skoro nie zaspokaja ich erotycznych potrzeb. Wiem, kim są dziennikarki, które piszą tego typu artykuły. Widzę je w pracy. To sfrustrowane singielki przeglądające zagraniczne magazyny w poszukiwaniu inspiracji, zaczytujące się w powieściach erotycznych dla kobiet, ekscytujące romansami z amerykańskich box-office'ów fantazjujące o idealnych facetach, którym zawsze stoi i którzy zawsze doprowadzają swoje kobiety do orgazmu pochwowego. Prawda jest taka, że istnienie tego typu mężczyzn to faktoid. Mam 32 lata. Miałam czterech partnerów seksualnych i jedyne orgazmy, jakich doświadczałam w życiu, to te osiągnięte dzięki własnym palcom. Nie wierzę w iskrzenie przy pierwszym spotkaniu, w chemię. Wzajemne przyciąganie i zgodne dopasowanie po dwóch dniach znajomości. Moje serce jest na tyle mądre, by rozumieć, że mężczyzna spędzający więcej czasu w siłowni niż na czytaniu, nie jest dla mnie odpowiednim partnerem. Nigdy nie doświadczyłam pożądania, które mąci umysł i serce, sprawiając, że człowiek nie może jeść, spać, normalnie funkcjonować. Bo to wszystko są wymysły kobiet, które pragną czegoś, co nie istnieje. Moje dotychczasowe związki były letnie, żadnego żaru, ognia. Porywu pożądania, zrywania z siebie ubrań, namiętności ostrego seksu były po prostu życiowe. Nigdy nie czułam, że moi faceci o mnie zabiegają, nigdy nie miałam wrażenia, że jestem ich niezdobytą, o której marzą, śnią, o którą chcieliby zawalczyć. I tak się w sumie czasami czuję, jak niezdobyta kobieta. Zwłaszcza kiedy za dużo wypije. na trzeźwo myślę już realistycznie. Po prostu wiem, że nie ma facetów, o jakich pisze się w magazynach i książkach. Moi dotychczasowi partnerzy przypominali wyglądem bardziej Bolka i Lolka niż księcia na białym koniu. Nie przeszkadzało mi to, bo byłam przekonana, że mało atrakcyjny facet ma bogatsze wnętrze i nigdy mnie nie zdradzi. Nic bardziej mylnego. Z moim ostatnim eks, ówczesnym chłopakiem, snuliśmy plany o zamieszkaniu razem, co wbrew pozorom było i jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i milowym krokiem naprzód. Chciałam mu zrobić niespodziankę z okazji drugiej rocznicy. Zjawiłam się pod jego blokiem o północy: w szpilkach, małej czarnej, seksownej bieliźnie i z merlotem w ręku. Ale mój ówczesny chłopak, obecny były, miał już towarzystwo. Uprawiał seks w aucie na parkingu ze swoją koleżanką z biura. Miesiąc wcześniej miałam wątpliwą przyjemność poznać ją na jednej z ich firmowych imprez. To było rok temu i stanowiło ostatni gwóźdź do trumny. Od tamtej pory nie wierzę już w partnerstwo wzajemny szacunek czułość. Nie wierzę w opiekuńczych mężczyzn, z którymi można prowadzić ciekawe rozmowy, znaleźć wspólne zainteresowania, spędzać przyjemnie czas i być dla nich tą jedyną. W trakcie trwania moich czterech, zdawałoby się poważnych związków, łudziłam się, że moi mężczyźni są wyjątkowi, że czuję się przy nich bezpiecznie, spokojnie, pewnie. I nagle odwalała im palma. Kłamali, oszukiwali, zdradzali, uciekali. Być może bali się zobowiązania, a może uświadamiali sobie, że jednak nie jestem tą jedyną. Tak czy siak, zawsze robili mnie w chuja. Dziękuję, nigdy więcej. Zarządzam przerwę od jakichkolwiek związków. Seks na raz? Tak. Na dwa? To mogę najwyżej zatańczyć disco-sambę. Już czwarty dzień szukam odpowiedniego materiału na wywiad. Z tematów zaproponowanych przez Lidkę najbardziej czuję chyba alpinistów, choć o himalajzmie wiem tyle co nic. Czytam artykuły z wypraw najwybitniejszych polskich wspinaczy. Trudno jest oszacować, który z nich jest najlepszy. Czy mam rozpatrywać ich pod kątem ilości wypraw czy zdobytych szczytów? Ci, którzy są najbardziej uznani przez środowisko... Są już na tyle popularni, że napisano o nich biografię, brali udział w reklamach, są ikoną i wzorem dla innych wspinaczy. A ja szukam świeżej krwi, kogoś, o kim nikt jeszcze nie słyszał, a kto skradnie serca czytelniczek. Jestem pod wrażeniem osiągnięć zarówno tych, którzy nadal się wspinają, jak i tych, którzy już odeszli. Andrzej Bargiel. Pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2. Na nartach. Z ośmiotysięcznika. Piotr Pustelnik zdobył szczyt Anna Purna jako latek, Był to czternasty ośmiotysięcznik, który udało mu się zdobyć, podczas gdy jego rówieśnicy mają problem, żeby przejść dziesięć kilometrów z kijkami. Adam Bielecki. Zamiast gnić przed komputerem jakiego jego koledzy, w wieku siedemnastu lat samotnie wszedł w stylu alpejskim na Hantengri stając się tym samym najmłodszym zdobywcą tego szczytu. Krzysztof Wielicki z powodu braku sprzętu spinaczkowego, zdobył Mount Everest w okularach spawalniczych. Jerzy Kukuczka, zdobywca 14 szczytów Korony Himalajów i Karakorum w przeciągu ośmiu lat. Imponujące i rzadko powtarzane osiągnięcie. Wanda Rutkiewicz, pierwsza kobieta na świecie i pierwsza Polka, która zdobyła K2. Wojciech Kurtyka. W przeciągu jednej doby zdobył dwa ośmiotysięczniki pod rząd. Cho i Shisha Pangme. Śledzę sylwetki kolejnych wspinaczy i nie mogę uwierzyć, że mieliśmy i nadal mamy w kraju tak niezwykłych ludzi. I chociaż ich nazwiska obijały mi się wcześniej o uszy, to tak naprawdę nic o nich nie wiedziałam. Czytam? I niestety nie potrafię zrozumieć pobudek, dla których zaczęli się wspinać i robią to nadal. Skąd tak ogromne samozaparcie, chęć zdobywania kolejnych szczytów, ryzykowanie życia po to, by wejść na jakąś górę, która jest niczym więcej, jak wypukłą formą ukształtowania terenu? Przecież taki szczyt to nie żaden koniec tęczy. Nie czeka tam garze złotem, ani obietnica wiecznej młodości. Nie potrafię pojąć motywacji wspinaczy. Z jednej strony ich dokonania są dla mnie imponujące, wręcz niewiarygodne, z drugiej zaś najzwyczajniej w świecie nie rozumiem, jak można być tak zawziętym i lekkomyślnym równocześnie. Śledzę statystyki zdobywanych ośmiotysięczników. Te w Himalajach pochłonęły do tej pory prawie 800 istnień ludzkich, a i tak nie są to dokładne dane. Części ciał nigdy nie odnaleziono. Niektóre udało się przetransportować, większość jednak leży pod śniegiem w wiecznej zmarzlinie. Mam ciarki na skórze, kiedy oglądam materiały prasowe z akcji ratunkowych. Tych ludzi nikt nie napadł. Nie byli ofiarami nieszczęśliwego wypadku, nie dopadła ich nieuleczalna choroba, nie zabiła ich góra, choć zauważyłam, że takiego sformułowania często używa się w artykułach o wspinaniu. Ci ludzie sami, z własnej woli, żądni wrażeń i osiągnięć, Oddali górom swoje życie. Doskonale wiedzieli, jakie ponoszą ryzyko. Byli świadomi tego, że mogą nie wrócić ze spinaczki. I nie wrócili. Tomasz Mackiewicz zmarł z wyczerpania w 2018 roku na Nanga Parbat. W chwili śmierci miał 43 lata, osierocił trójkę dzieci. Maciej Berbeka zaginął w 2013 roku, w wieku 59 lat na Broad Peak. Zostawił żonę i czwórkę synów. Z tej samej wyprawy nie wrócił 28-letni Tomasz Kowalski. Lista wspinających się Polaków, którzy zginęli w górach wysokich, sięga 60 osób. Wygląda na to, że najwięcej ofiar ma na swoim koncie Monteverest. Przeglądam zdjęcia z wypraw z ostatnich miesięcy na tę górę, którą zwą również Czomolungma. I włosy stają mi dęba. Kolejka na szczyt. 250 wspinaczy w ciągu jednego majowego słonecznego dnia atakuje górę. Czegoś takiego się nie spodziewałam. Jeden za drugim, niczym mrówki, za pomocą przygotowanych wcześniej lin poręczowych, wspinają się na zbocze Monteverestu. Nie wiem, czy śmiać się, czy kręcić z dezaprobatą głową. To, co widzę na zdjęciach i w materiałach wideo, sprawia, że postanawiam z marszu umówić się na spotkanie z Mateuszem Malcem. Który jest organizatorem wypraw na najwyższą górę na Ziemi, nazywaną Dachem Świata. Nie pamiętam takiego maja. Jest dopiero dziesiąta, a termometry pokazują ze 127 stopni w cieniu. Taka pogoda w mieście to istne piekło, choć jeśli miałabym wybierać, to zdecydowanie wolę takie upałe od siarczystego mrozu. Zakładam okulary przeciwsłoneczne. Zwiewną sukienkę na ramionczkach, słomkowy kapelusz, który kupiłam przedwczoraj za trzy złote w Grzebolu i wychodzę z zacienionej bramy podwórka na skąpany w słońcu chodnik. Cenię sobie wiele aspektów bycia dziennikarką, a elastyczny czas pracy jest niezaprzeczalnie jednym z największych atutów. Mogę pisać nocami, nie muszę wstawać skoro świt. Nie jestem rannym ptaszkiem. Moje komórki mózgowe odżywają dopiero około południa po wypiciu kawy. Dlatego trzymam się wciąż mojej posady, choć dostaję pensję zbliżoną do minimalnej krajowej, która wystarcza naprawdę na niewiele. Ciuchy kupuję w lumpeksie, czasopisma i książki na wyprzedażach, na obiad jem często makaron posypany białym serem i cynamonem, który jako danie zapamiętałam jeszcze z czasów szkoły podstawowej albo ziemniaki z koperkiem i kefirem które z kolei przypominają mi wakacje u babci na wsi. Na spotkanie z Mateuszem Malcem jadę dwie godziny PKS-em. Mam sporo czasu, żeby przejrzeć przygotowane pytania, poczytać wpisy na jego blogu. Na dworzec docieram punkt dwunasta. Drogę do kawiarni, w której mamy się spotkać, postanawiam pokonać pieszo, to jakieś dwa kilometry. Niby mogłabym wziąć taksówkę na koszt redakcji. Ale litka ostatnio niechętnie akceptuje jakiekolwiek koszty. Wolę nie nadwyrężać budżetu, bo być może pieniądze przydadzą mi się później na istotniejsze sprawy. Spacer dobrze mi zrobi, lubię piesze wycieczki. Gdy tylko wchodzę do klimatyzowanego, przeszklonego pomieszczenia, zdejmuję okulary przeciwsłoneczne i dostrzegam przy stoliku mojego przyszłego rozmówcę. Mateusz to typ mężczyzny, od którego na żywo Bije jeszcze większa pewność siebie niż na pozowanych zdjęciach na Instagramie. Widać to po tym, w jaki sposób siedzi, jak przegląda coś w telefonie, jak jest ubrany. Wygląda na takiego, który ma powodzenie u kobiet. Jest zadbany, atrakcyjny, o jasnych włosach, grzywkę opadającą na czoło poprawia średnio co 10 sekund. Facet zupełnie nie jest w moim typie, i zastanawiam się, czy w ogóle znajdę z nim wspólny język. Na pierwszy rzut oka można by go wziąć za celebrytę, który lubi robić wokół siebie szum. Ale że nigdy nie oceniam książki po okładce, postanawiam wyzbyć się tego wrażenia i nastawić się pozytywnie do rozmowy. Sięgam po notes i długopis, żeby nie grzebać przy Mateuszu w przepastnej torbie, w której noszę więcej rzeczy niż naprawdę potrzebuję. Torba przypomina wór bez kieszeni? W którym tampony walają się w bezładzie razem z portfelem, gumami do rzucia, pomadką do ust, kanapką, którą zrobiłam na podróż, butelką wody mineralnej, kluczami, starymi paragonami, zużytymi biletami na tramwaj, perfumami, pudrem w kamieniu, grzebieniem, telefonem czytnikiem, portmonetką z lekami na alergie, kalendarzem, bo zwyczajnie nie potrafię korzystać z tego w komórce. W sumie jest tam jeszcze stuzin rzeczy, więc szukanie notesu i długopisu trochę mi zajmuje. W końcu podchodzę do stolika, gotowa na spotkanie. Dzień dobry, pan Mateusz. Zgadza się? Kładę notes i długopis na blacie. Malec podnosi na mnie piwne oczy znad telefonu. Na jego twarzy pojawia się uśmiech. Dla kogo mam napisać dedykację? Sięga po mój notatnik. Słucham? Twoje imię. Kartkuje zeszyt, pstrykając długopisem. Gdzie mam się wpisać? Parskam śmiechem. Wydaje mu się, że jestem jego fanką. Zabieram notes i długopis z jego dłoni, po czym siadam naprzeciwko. Patrzy na mnie zdezorientowany. Nazywam się Julia Kabat, byliśmy umówieni. Zdejmuję kapelusz i kładę go na krześle obok. A, jasne. Nie jest wcale zażenowany swoim wcześniejszym zachowaniem. Wręcz przeciwnie, staje się jeszcze bardziej pewny siebie. Napije się pani czegoś? Ja stawiam. Szczerzy się od ucha do ucha. Nie trzeba. Otwieram zeszyt. Dziękuję, że zechciał się pan ze mną spotkać. Może przejdziemy na ty? Wyciąga do mnie otwartą dłoń. Wszyscy mówią do mnie Mati. Patrzę przez moment na jego palce. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że wspinacze nie mają takich wypielęgnowanych dłoni. Trzymam się jednej kluczowej zasady podczas pracy z ludźmi. Staram się zawsze zachowywać obiektywizm. Jeśli mam o kimś napisać artykuł, to nie przechodzę z nim na ty. Zwracanie się do siebie na pan i pani jest bardziej profesjonalne. Nie zamierzam łamać tej zasady i tym razem. Malec jest moim tematem, a nie kumplem. Julia, ale wolałabym, żebyśmy mówili sobie na pan i pani. Ściskam jego dłoń. Jest miękka, gładka. Czuję ukłucie zawodu. Spodziewałam się twardej, szorstkiej skóry, na której odbiły się trudy wspinaczki. Zabieram rękę, bo ten powitalny gest trwa stanowczo za długo. Tak jak Panu pisałam, przygotowuję artykuł na temat alpinizmu. O Pańskich wyczynach można się dużo dowiedzieć z sieci. Pomyślałam więc, że będzie Pan ciekawym źródłem informacji. Pytaj o co tylko chcesz! uśmiecha się szeroko i upijały kawy. Najwyraźniej nie zrozumiał, że nie mam ochoty mówić mu po imieniu. Trudno. Jakoś to zniosę. Zerkam do natatek. Nie chcę od razu walić z grubej rury, chociaż aż język mnie świeżbi. Trzeba najpierw przełamać lody. To może zaczniemy od standardowego pytania. Jak zaczęła się pańska przygoda ze wspinaniem? Ojciec zapisał mnie na obóz wspinaczkowy. Odpowiada bez sekundy zastanowienia. Miałem 13 lat, byłem bardzo ruchliwy, więc uznał, że to będzie dla mnie odpowiednie zajęcie. I miał rację. I co było potem? W następnym roku znów wyjechałem, potem ponownie i złapałem bakcyla. Później już każdy weekend, wakacje, ferie spędzałem w górach. Zapisuję jego słowa w notesie. Choć dokładnie to samo wyczytałam z jego strony internetowej. I mogę się założyć, że jest w stanie przewidzieć moje kolejne standardowe pytanie i odpowiedzieć na nie ładnie, składnie, perfekcyjnie, mdło. Przechodzę do konkretów. Zdobył pan latem większość ośmiotysięczników. To spory wyczyn, jak na kogoś tak młodego. Zaczynam, a on rozpiera się dumnie na krześle. Opiera prawą stopę na lewym kolanie po czym kładzie dłonie na piszczelu zgiętej nogi. Luzak, jak się patrzy. Jestem ciekawa, skąd brał pan pieniądze na tego typu wyprawy. Pozwolenie na wspinaczkę to koszt około 10 tysięcy dolarów. Wynajęcie szerpy to jakieś 5 tysięcy. Do tego sprzęt, ekwipunek, przelot, transport na miejscu uzbiera się z 30 tysięcy dolarów. Malec zbiera palcem niewidzialne okruchy ze stołu. Muszę przyznać, że miałem duże wsparcie w rodzicach. To oni finansowali moje wyprawy, dopóki nie zacząłem sam ich organizować. Później już biznes sam się kręcił. Promowałem swoje wyprawy, szukałem sponsorów, zdobywałem fanów. No właśnie, zerkam do notatek. Od dwóch lat prowadzi pan firmę, która zajmuje się organizacją wypraw na Mount Everest. To dosyć ryzykowne zajęcie. Bierze pan odpowiedzialność za swoich klientów w ekstremalnych warunkach, które wielokrotnie nie są od pana w żaden sposób zależne. Staram się przygotować klientów jak najlepiej, zapewnić im odpowiednie warunki. Członkowie wyprawy realizują plan stopniowej aklimatyzacji. Mam dla nich odpowiedni zapas tlenu, każdemu przydzielony jest tragarz, krzywie się. A co z doświadczeniem klientów we wspinaczce wysokogórskiej? Każdy jakieś posiada. Odpowiada, lecz bez przekonania. Jakieś. A może liczy się bardziej posiadanie odpowiednich środków finansowych? Taka wyprawa, z tego co pan pisze na swojej stronie, to koszt około 150 tysięcy złotych. Nie sądzi pan, że zdobywanie najwyższej góry świata powinno być wyzwaniem przeznaczonym nie dla tych, którzy mają pieniądze, a dla tych, którzy są odpowiednio przygotowani? Mateusz zaciska zęby. Dla tych ludzi wyprawa jest wyzwaniem i są odpowiednio przygotowani. Odpowiada. Mnie raczej przypomina to wycieczkę turystów na Kasprowy Wierch w Klapkach. Sięgam do notatek. W tym roku udzielono 380 pozwoleń i to tylko od strony Nepalu. Tybet natomiast wydał 142 zezwolenia. Skoro każdy ze wspinaczy ma do pomocy tragarza wysokościowego, wygląda na to, że wiosną Mount Everest próbowało zdobyć około tysiąc osób. Kiedy pojawiło się okno pogodowe, wszyscy zaatakowali szczyt. Wszyscy ci ludzie chcieli zdobyć górę w zaledwie kilka dni. Zginęło pięć osób. Czy nadal pan uważa, że organizowanie tego typu wypraw jest odpowiedzialne? Ci ludzie doskonale wiedzą, na co się decydują. Na czole malca pojawia się pulsująca żyłka. Podobno ostatnio zdarzył się przypadek kradzieży 73 butli z tlenem, które przygotowano wcześniej w obozie trzecim dla klientów jednej z agencji. Myśli pan, że było to działanie konkurencji, którejś z firm organizujących wyprawę na Mount Everest? Postrzegacie siebie w kategorii zespołów rywalizujących o szczyt. Nozdrza Mateusza falują, wbija we mnie piorunujące spojrzenie. Nikt z nikim nie rywalizuje, cedi przez zęby. A jednak ktoś zabrał z obozu butlę z tlenem, narażając klientów agencji na śmierć. Zastanawiam się więc, jaki jest sens tego typu wypraw, skoro przybrały formę chorych wyścigów. Pytam. Nie odpowiadam za zachowanie ludzi, którzy ukradli tamte butle. W przypadku moich wypraw nic podobnego nie miało miejsca. Odchyla się na krześle, zakłada ręce na piersi, co jest dla mnie sygnałem, że muszę nieco zejść z tonu, jeśli chcę dalej z nim rozmawiać. Pytanie tylko, czy faktycznie nadal chcę pisać o nim artykuł? Czy kogoś takiego potrzebuję? Czy on jest osobą, której zamierzam poświęcić swój czas? Czy jestem w stanie napisać o jego sponsorowanych i komercyjnych wyprawach coś pozytywnego, co zachwyci moje czytelniczki? Daję sobie chwilę, żeby nieco ochłonąć i zmienić temat. Przeglądam przygotowane wcześniej pytania i kątem oka widzę, jak Mateusz zerka na zegarek. Przygryzam długopis. A dlaczego ludzie wydają tak ogromne pieniądze, żeby stać w kolejce na szczyt? To żaden sportowy wyczyn. Zadaje kolejne pytanie nieco łagodniejszym tonem. Dla moich klientów jest to życiowe wyzwanie. Ponadprzeciętna atrakcja. Osiągnięcie, którym mogą się pochwalić w swoim środowisku. Z której strony nie spojrzeć, Monteverest to najwyższa góra świata. Widok ze szczytu jest wart zachodu. Tego nie da się opisać ani sfilmować. To trzeba zobaczyć samemu na własne oczy. A przez to, że sprzęt i doświadczenie alpinistów z roku na rok są coraz lepsze, szlaki przetarte, a trasy wyznaczone, zdobycie góry jest coraz łatwiejsze. Klienci mają świadomość niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wyprawa. Moim zadaniem jest natomiast minimalizacja poniesionego ryzyka. Przed każdą wyprawą sprawdzam zespół, jaki się formuje, ich kondycję fizyczną, doświadczenie we wspinaczce. Analizuję ich aktualne wyniki badań, pozwalam mu mówić. Robię notatki, zadaję mu kolejne standardowe pytania. Jak to się stało, że jest pan taki rozpoznawalny? Malec się uśmiecha. Przechodzi do opowieści o własnych wyprawach. Chwali się tym, jak osiągnął obecny status przewodnika wysokogórskiego. Zrobiłem licencję, promowałem się w sieci. W sumie zaczęło się od konta na Facebooku. Potem doszedł Instagram. Miałem coraz więcej obserwatorów. Sponsorzy zapewniali mi nie tylko sprzęt, lecz także wynagrodzenie, za które mogłem pokryć koszty podróży, a to zdarza się rzadko. W zamian robiłem dla nich dobrej jakości zdjęcia, chwaliłem ich sprzęt wspinaczkowy, pisałem o własnych osiągnięciach, kręciłem dronem filmy, które później były wykorzystywane przez sponsorów do promocji. Himalajzm to cholernie drogi sport. Czy to oznacza, że jeśli ktoś nie jest medialny, powinien pożegnać się ze zdobywaniem ośmiotysięczników? Na pewno powinien zapomnieć o sponsoringu. Jeśli nie czuje się osobą publiczną, jeśli nie chce pisać o swoich dokonaniach, nie lubi mediów społecznościowych. Czyli jeśli nie zamierzasz się sprzedawać, to masz marne szanse na wyprawy. Jeśli nie masz własnej kasy i gardzisz sponsoringiem, zostają ci do zdobycia okoliczne pagórki. Uśmiecha się, po czym upijałek kawy. Czyli rozchodzi się o kasę. A bywają w waszym środowisku wspinacze, którzy zdobyli ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum własnym kosztem? Malec prycha i przesuwa dłonią po włosach. Znajdzie się kilku. Na przykład? Są wśród nich jacyś Polacy? Na przykład JJ. Mówimy na niego Iceman. To szalony facet. Odpowiada z kpiącą miną. Iceman? Jak ten gangster, który zabijał dla mafii. Nie. śmieje się. Jak ten superbohater od Marvela, który ma zdolność manipulowania lodem i zimnem. Jeremy wyrusza na wyprawę z minimalnym budżetem, szybko się aklimatyzuje. Ma gdzieś asekurację, nie korzysta z dodatkowego tlenu. Śmiejemy się, że jego płuca stanowią 60% objętości ciała. Cechuje go brawura, która prędzej czy później go zgubi. Zakłada nogę na nogę. Góry uczą pokory. JJ jej nie posiada. Skoro masz sceptyczne podejście do moich wypraw na Mount Everest, to każdą jedną wspinaczkę Jeremiego Jansona uznałabyś za szaleństwo. Szybko zapisuję nazwisko w notatniku, a mój puls przyspiesza. Proszę powiedzieć mi o nim coś więcej. JJ to dziwak, stwierdza. Na wszystkie wyprawy wyrusza solo, tylko z szerpami. Pamiętam, jak zdobył Broad trawersami. Północnym, środkowym i głównym. Schodząc ze szczytu, spadł z półki. Mimo otwartego złamania ręki, jakoś dotarł do naszego obozu. Ledwo żył. Miał liczne odmrożenia, ale był przytomny. Kość miał na wierzchu. Przebiła skórę ramienia. Mimo to rozmawiał z nami, a na jego twarzy nie odmalował się pojedynczy grymas bólu, tylko zmęczenie. Może był na prochach? Wziął morfinę, steryt albo coś innego. Nie mam pojęcia. Siedział z nami w namiocie dobre pięć godzin, bo kiepskie warunki pogodowe opóźniały przybycie helikoptera. Przez cały ten czas Jeremi nic nie brał, nic nie wciągał, nie łykał. Wypił z nami gorącą herbatę, po czym opatrzył sobie ranę i nawet przy tym nie zmarszczył czoła, nawet nie pisnął. Zupełnie jakby nic nie czuł. Nigdy nie spotkałem takiego wspinacza jak on. A jednak uważa go pan za szaleńca, bo nim jest. Obecnie każdy z nas marzy o tym, żeby zdobyć kadwa zimą. Nazywamy ją polską górą, bo do tej pory stanęło na niej czternastu Polaków, ale nikt nie dokonał tego zimą. Czogori w zimowej odsłonie jest niezdobyta. Taka wyprawa to droga zabawa, to setki tysięcy złotych. Trzeba dobrać zespół, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni zdobywcy ośmiotysięczników. Ekspedycja to dziesiątki kilogramów jedzenia, sprzętu, lin, zaopatrzenia niezbędnego do przetrwania przez trzy miesiące w bazie u stóp góry, od pierwszego do ostatniego dnia zimy. Do takiego przedsięwzięcia wspinacze przygotowują się latami, a marzą o nim często przez całe życie. Warto mieć sponsorów na pokrycie ogromnych kosztów zgrany zespół ludzi, z którymi spędza się dużo czasu w obozach, którym można zaufać na wypadek najgorszego. Zdobywanie ośmiotysięcznika to wysiłek zespołowy. Ważne są nie tylko relacje ze wspinaczami, z którymi zdobywasz szczyt, lecz także z mediami i sponsorami. Uśmiecha się pod nosem. J.J. zamierza z marną kasą i z pomocą kilku hapsów założyć bazę oraz kolejne obozy i zaatakować szczyt, co w zasadzie jest niewykonalne. Jego pomysł jest równie absurdalny, co przerażający. Janson to wariat. Wejście na Kadwa zimą, solo, to już nie jest nawet projekt skrajnie ekstremalny. To istne szaleństwo. Nikt nie wszedł zimą sam na żaden ośmiotysięcznik. Czogori jest drugim najwyższym szczytem na ziemi, lecz najtrudniejszym do zdobycia. Ostatnie słowa Mateusza sprawiają, że czuję się jak po zaciągnięciu marihuaną. Zaczynają mrowić mnie palce, serce bije szybko. Wiercę się niecierpliwie na krześle, bo po raz pierwszy, odkąd zaczęłam zagłębiać się w tematykę alpinizmu, Czuję prawdziwe podekscytowanie. I mam już stuprocentową pewność, że to nie o Mateuszu będę pisać artykuł. Muszę się koniecznie spotkać z Jeremim Janssonem. Okazuje się, że jeśli nie liczyć tego, czego dowiedziałam się od malca, nie mogę znaleźć zbyt wielu informacji na temat JJ'a. I to nie dlatego, że nie jest znany w środowisku, lecz dlatego, że skutecznie unika mediów i rozgłosu. Nie jest nigdzie zrzeszony, nie obraca się w towarzystwie wspinaczy, na wyprawy chodzi tylko z szerpami, bez dodatkowego tlenu i często bez asekuracji. Na forach krążą o nim różne legendy. Niektórzy piszą o nim z podziwem, inni szydzą z jego brawury, wróżąc mu rychłą śmierć w górach. Niezaprzeczalnym jest fakt, że facet spędził sporą część życia na wspinaniu. 36-latek zdobył całą koronę Himalajów, 10 szczytów i Karakorum, 4 szczyty, co zajęło mu w sumie 17 lat. Taki wyczyn udał się zaledwie 39 osobom na świecie, lecz nikomu z nich nie udało się wspiąć na k zimą. To ostatni ośmiotysięcznik niezdobyty o tej porze roku. Namierza mięsona dzięki wpisowi do CEIDG. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie arborystyki, czyli wycinki i pielęgnacji drzew i prac na wysokościach. Firmę zarejestrowano w małej wsi, która znajduje się jakieś 300 km od mojego miasta. Staram się skontaktować z jj przez numer znaleziony w internecie, ale przez cały dzień nikt nie odbiera. Jednak późnym wieczorem, kiedy biorę kąpiel. Oddzwania. Gdy tylko widzę jego numer na wyświetlaczu, serce zaczyna mi szybko walić. Próbuję odebrać połączenie mokrym palcem, jednak ślizga się po ekranie. Do diabła. Przesuwam nosem po wyświetlaczu. Udało się. Halo? Dobry wieczór, Jeremy Janson. Dzwoniono do mnie z tego numeru. Odzywa się niski, głęboki głos, od którego po ramionach przebiega mi przyjemny dreszczyk. Prostuję się w wannie. Dobry wieczór. Dziękuję, że pan oddzwonił. Nazywam się Julia Kabat i jestem dziennikarką. Chciałabym z panem porozmawiać o wyprawach w góry. Czy moglibyśmy? Nie jestem zainteresowany. Przerywa mi w połowie zdania. Dobranoc. Może chociaż zgodziłby się pan na krótkie spotkanie? Cisza. Halo? Odzywam się do słuchawki. Zerkam na wyświetlacz. Cholera. Rozłączył się. Wybieram jego numer. Czekam, czekam, czekam. Nie odbiera. Dzwonię ponownie. Ta sama sytuacja. Odkładam telefon na deskę klozetową. Wychodzę z wanny, owijam się ręcznikiem i wybieram jeszcze raz numer Jansona. Po sześciu sygnałach wreszcie odbiera. Zakłóca pani moją ciszę nocną. Boże, jaki ten facet ma boski głos. Powinien zatrudnić się w radiu. Przecież to pan oddzwonił o tak późnej porze. Bo miałem aż siedemnaście nieodebranych połączeń z pani numeru. Sądziłem, że to coś ważnego. To jest ważne. Czy moglibyśmy się spotkać? Po co? Słyszałam, że wybiera się pan zimą na K2. Od kogo pani tak słyszała? Od Mateusza Malca. W słuchawce rozlega się sapnięcie. Nie mamy o czym rozmawiać. Życzę spokojnej nocy. Moment! Podnoszę głos. Jestem pewna, że facet znów się rozłączy. Halo, jest pan tam? Tak. Staram się zebrać jak najszybciej argumenty, żeby przekonać Jeremiego do dalszej rozmowy. Po jego reakcji na nazwisko Mateusza domyślam się, że nie pała do niego zbytnią sympatią. Chcę przeprowadzić wywiad z alpinistą, który rozbudzi wyobraźnię czytelniczek naszego czasopisma. Spotkałam się z malcem i przypadkowo rozmowa zeszła na pana. Zaintrygowała mnie Pana osoba i chciałabym, żeby to właśnie Pan był tym alpinistą. Chwila ciszy. Skoro rozmawiała już Pani z Malcem, to dlaczego nie chce Pani napisać właśnie o nim? Bo chcę napisać o Panu. Dlaczego? Bo zamierza Pan samotnie zdobyć kadwa zimą, czego nikt inny jeszcze nie dokonał. Bo większość wypraw, jakie ma Pan na koncie, odbył Pan solo. A podobno wspinaczka wysokogórska to aktywność zespołowa. Bo jest pan outsiderem i chociaż nie życzy pan sobie rozgłosu, to jest spore grono ludzi, którzy pana podziwiają. Nie obchodzi mnie, co sądzą o mnie ludzie. I jak słusznie pani zauważyła, nie życzę sobie rozgłosu. Więc proszę już do mnie więcej nie dzwonić. Dobranoc. Chodzi tylko o krótki wywiad. Jak mogę pana przekonać? Odpowiada mi cisza, a to oznacza, że albo Janson się zastanawia, albo się rozłączył. Halo? Zerkam na wyświetlacz. No kurwa, rozłączył się. Co za dupek? Uparłam się. Tak już mam. Im trudniejszy cel do zdobycia, tym większa motywacja. Teraz to już na pewno nie odpuszczę. Nie chcę nikogo innego. JJ mnie intryguje. I ten jego głos. Jezu, aż mi się robi gorąco, jak sobie przypomnę głęboki tembr. Zastanawiam się, jak mogę nakłonić Jansona na wywiad. Facet nie chce rozgłosu, więc zaoferowanie mu darmowej reklamy w piśmie kobiecym będzie atrakcyjne jak wyprzedaż wentylatorów zimą. Sądząc po tym, co mówił o nim malec, znalezienie sponsora pewnie również nie zadziała jako wabik. Zostaje kasa. Odpowiednia gotówka potrafi zdziałać cuda. Julio, na jakiej planecie ty żyjesz? Litka ściąga okulary, kładzie je na biurko i patrzy na mnie jak na małą dziewczynkę, która prosi o kucyka na urodziny. Na planecie, gdzie rządzi pieniądz. A, dobrze, rozumiem. Ale płacę nie za wywiad? I to komuś, o kim nikt nie słyszał? Facet ci odmówił. Trudno. Sięgasz po telefon i dzwonisz do następnego. To jemu powinno zależeć na darmowej reklamie. To on ma o ciebie zabiegać, a nie ty o niego. To nie jest gwiazda filmowa, ani znany piosenkarz. Żaden też z niego celebryta. To zwykły szaraczek, który wspina się po górach. Wiem, wiem. Wachluje się kapeluszem, bo najwyraźniej zarząd postanowił zaoszczędzić na naprawie klimatyzatora w gabinecie Litki. Ale mam przeczucie, że on będzie strzałem w dziesiątkę. Nic o nim nie wiesz. Wiem na tyle dużo, by chcieć dowiedzieć się więcej. Litka odchyla się na fotelu i patrzy mi w oczy, co trwa dobrą minutę. Wytrzymuje jej spojrzenie. Muszę jej pokazać, że nie mam żadnych wątpliwości co do słuszności przeprowadzenia wywiadu z Jansonem. 1500 brutto odzywa się w końcu i opiera o biurko. Cztery tysiące na rękę, odpowiadam. Ile? Śmieje się w głos? Tyle dostał Denis urubko za udzielenie wywiadu jednej z branżowych gazet, tłumaczę. Kto? Brał udział w narodowej zimowej wyprawie na K2. Zaatakował szczyt sam, nie informując o tym reszty zespołu. Zdobył szczyt? Nie. Nikomu się to jeszcze nie udało. Być może JJ będzie pierwszy, pierwszy na świecie, a my będziemy mieli z nim wywiad, który zostanie opublikowany tuż przed wyprawą. Litka mruży oczy. 1500 teraz, a resztę jak wróci z wyprawy. I wywiad jest na wyłączność. A jeśli nie zdobędzie szczytu? Zostanie z tym, co dostał. Biorę głęboki wdech. 4000 zł to moje dwie miesięczne pensje netto. Dla mnie to dużo. Biorąc jednak pod uwagę, jak wielkie są koszty wyprawy wysokogórskiej, jak znaczącym będzie wyczyn zdobycia Kadwa zimą, to wręcz śmieszne pieniądze. Czuję, jak palą mnie policzki na myśl o tym, że będę musiała zaproponować J.J. takie wynagrodzenie za udzielenie wywiadu na wyłączność. A gdyby udzielił nam dwóch wywiadów? Przed i po wyprawie ile możemy mu wówczas zaoferować? Ze zdjęciami ze szczytu? Być może. Zawieszam głos. Szefowo ja naprawdę wierzę, że to będzie dobry materiał. Czy kiedyś cię zawiodłam? Wiesz, że mam nosa do ludzi. Każdy mój wywiad, każdy mój artykuł był mocny aż do bólu i pewnie dlatego ludzie nie chcieli ich czytać wzdycha. Opiszę faceta tak, że będą za nim piszczały wszystkie czytelniczki ale muszę go najpierw przekonać do wywiadu. Litka mruży oczy. Zakłada okulary, sięga po myszkę od komputera i przenosi wzrok na monitor. Śledzę każdy jej ruch. Serce bije mi mocno. A ona nuci pod nosem, jakby spacerowała z psem po parku. Skroluje płynnie myszką, wpisuje coś powoli na klawiaturze, po czym marszczy nos, przybliża twarz do monitora, i pyta. Kiedy ma być ta wyprawa? Jakoś w grudniu nie znam dokładnej daty. A kiedy powrót? Nie odrywa wzroku od komputera. Nie wiem. Mniej więcej. Jezu, nie mam bladego pojęcia. Ostatnia narodowa wyprawa na kadwa zimą trwała 80 dni. Ile? Litka zerka na mnie z nad okularów. Też byłam zaskoczona. Tylko, że w niej brało udział 13 osób. To był potężny projekt, podzielony na etapy. Dużo czasu spędzili w bazie u stóp góry, aklimatyzując się, planując kolejne kroki, przygotowując poręczowanie. Mm. Litka z powrotem przenosi wzrok na monitor. Dział książki polskiej ma jeszcze wolne miejsca w planie wydawniczym na wrzesień przyszłego roku. Wyrobisz się do czerwca? Wyrobię z czym? Pytam, bo nie nadążam za jej tokiem myślenia. Z napisaniem książki. Skoro facet ma wejść zimą na drugi co do wielkości szczyt Ziemi, co jak twierdzisz nikomu się jeszcze nie udało, to możemy mieć światowy bestseller. Klikam myszką, ciągle ze wzrokiem wbitym w ekran. Jest mi cholernie gorąco. Czuję, że cała twarz mi płonie, a serce zaraz wyskoczy z piersi i odtańczy przed litką taniec dziękczynny. Książka. Moja książka. Moja własna książka. Mam napisać swoją książkę z gwarancją publikacji. Odchrząkuję, bo zaschło mi w gardle. Staram się zachować poważny wyraz twarzy. Nie uśmiechaj się. Zachowaj spokój i profesjonalizm. Mówisz poważnie? Pytam, próbując powstrzymać nutę ekscytacji w głosie. Skoro i tak zbierasz materiały, to szkoda je marnować na jeden czy dwa artykuły. Wierzę w Ciebie. Myślę, że Masz w sobie potencjał. Być może ten alpinista okaże się strzałem w dziesiątkę. O tak, jestem tego pewna. To będzie moje pięć minut. Wreszcie się wybije. Wreszcie napiszę coś, co się sprzeda i wyjadę na wakacje do Włoch. Nad morze z lazurową wodą, z ciepłym piaskiem, i będę opychać się oryginalną pizzą i makaronem, popijać chłodne wino w cieniu piniowej sosny, ale najpierw książka. Na ile znaków? Pytam z trudem, trzymając podekscytowanie na wodzy. Minimum 400 tysięcy ze spacjami. Do tego zdjęcia mapki: wszystko, co uda ci się zdobyć podczas waszej wyprawy. Podczas jego wyprawy poprawiam ją. Waszej. Pojedziesz razem z nim. Słucham, prostuje się na krześle. Moje ciało z nastroju ekscytacji wprowadza się w stan zagrożenia. Walcz lub uciekaj. Dojdziesz z nim do bazy i poczekasz, aż zdobędzie szczyt. Oszalała. To przez ten brak klimatyzacji. Ale ja nie chodzę po górach. Nawet ich nie lubię. To polubisz. Jezus Maria. Ona mówi poważnie. Litka klika myszką, patrzy w komputer, a mnie krew odpływa z twarzy. Robi mi się słabo. Nienawidzę zimna. Grudzień, styczeń i luty to dla mnie najgorsze miesiące w roku, podczas których jedyne na co mam ochotę, to zaszyć się pod kocem na kanapie w towarzystwie kocura, który i tak by uciekł, gdybym chciała się przy nim ogrzać. Z gorącą herbatą, z rumem i wciągającą książką. Ja się po prostu nie nadaję na taką wyprawę. Jedno to napisać o ekspedycji w Karakorum, a drugie to samemu wziąć w niej udział. A mogłam pisać o jakimś szejku. W Dubaju przynajmniej jest ciepło i mają morze i złociste plaże. A co jeśli odmówię? Pytam. Litka zdejmuje okulary, pochyla się w moją stronę i patrzy mi w oczy. Julio, istnienie działu wisi na włosku. W przeciągu najbliższego tygodnia muszę zwolnić trzy osoby. Nasz budżet woła o pomstę do nieba. Prędzej czy później zlikwidują naszą sekcję. A jeśli czegoś nie wymyślę, to czeka mnie zasiłek dla bezrobotnych, bo w moim wieku raczej nie jest łatwo o pracę w tej branży. Zresztą w twoim również nie jest kolorowo. Jeśli natomiast nasz projekt wypali. To istnieje szansa, że wraz z likwidacją działu prasy drukowanej przeniosą nas do działu książki. Jak ci się widzi taka opcja? Przełykam ślinę. Jak mi się widzi? To spełnienie marzeń. A ich budżet ma się lepiej? Litka odchyla się na krześle. Dostali dofinansowanie na promocję czytelnictwa w obszarze literatury faktu. Do wzięcia jest prawie 400 tysięcy złotych. Wciągam z sykiem powietrze. Oczywiście nie możemy liczyć na całość dotacji, dodaję, ale na jedną czwartą czemu nie? Uśmiecha się jak lisek chytrusek. Przygotujemy prezentację dla zarządu, oszacujemy koszty wyprawy, sporządzimy kalkulacje przewidywanych zysków, tylko nie podniecaj się jeszcze zbyt mocno. Sama nie wiem, co powiedzą na ten koncept, ale nie możemy nie spróbować. Boże, tyle pieniędzy. A co jeśli projekt nie wypali? Pytam. To znaczy? Jeśli Janson nie zdobędzie szczytu. Albo zginie w górach. A ja razem z nim. Przemykam mi przez myśl, lecz szybko wyrzucam to z głowy. To piszesz wszystko ze szczegółami. Liczy się fakt, że facet próbuje dokonać czegoś nadzwyczajnego, a ty przy tym będziesz. I nawet jeśli ten twój cały JJ porywa się z motyką na słońce i skończy zamarznięty na sopel lodu gdzieś w górskiej szczelinie, to będzie z tego niezły materiał. Bierz go i działaj. Umówię spotkanie z zarządem na przyszły tydzień. Musimy ich przekonać, że to będzie bestseller. Moja najlepsza przyjaciółka jest sadystką. Znamy się od szkoły średniej, co w sumie daje nam piętnastoletni staż przyjaźni. Wyszła za mąż już na studiach, gdzie poznała swojego przyszłego męża i obecnego wspólnika, z którym prowadzi gabinet stomatologiczny o jakże oryginalnej nazwie JA-B. Skrót imion Jagna i Bernard. Na samym początku, za każdym razem, kiedy słyszałam JAB, Miałam ochotę złapać się pod boki i zaśpiewać za smoleniem ani me, ani be, ani kukuryku. Teraz już mi przeszło, ale cicha muzyczka nadal gdzieś tam w tle rozbrzmiewa. Kocham Jagnę jak siostrę, której nigdy nie miałam, ale nienawidzę zawodu, jaki sobie wybrała. Jagna jest lekarzem, stomatologiem. W gabinecie. Zmienia się w modliszkę, która pod osłoną długich blond włosów, dużych niebieskich oczu i rozkosznego małego noska usidla swoich pacjentów na fotelu w pozycji leżącej, powodując, że pocą się jak myszy. Niby milutka, cichutka, skromniutka, ale jak już się dorwie do tego pieprzonego wiertła, to aż wiury lecą. Za każdym razem, kiedy pytam ją, dlaczego została dentystką, Odpowiada z miną niewiniątka, że przecież już jako dziecko lubiła rękodzieło. Wyszywanie, robienie bransoletek i wisiorków z koralików. Jak można do jasnej cholery przyrównywać dłubanie w zębach spoconych ludzi do robienia biżuterii ozdobnej? Zawsze chciałaś napisać książkę, prawda? Jak nagrzebie mi w zębie już dobre dziesięć minut. Ssak wbija mi się w dolną wargę, wałeczki wypychają policzek. Uh -huh. Odpowiadam, a raczej pomrukuje. Tylko te nieszczęsne góry, kręci głową. Pamiętasz, jak ostatnim razem byłyśmy w górach? Jak mogłabym zapomnieć? Mhm. Dobrze, że Bernard był z nami wtedy, prawda? Unosi brwi, które w zestawieniu z błękitnymi oczami, długimi rzęsami i maseczką chirurgiczną, zasłaniającą do u twarzy, wyglądają jeszcze idealniej niż zwykle. Mnie nigdy nie udaje się osiągnąć tak jednolitego kształtu brwi. Jej zaś są perfekcyjnie symetryczne. W ogóle jagna jest perfekcyjna. Dlatego męczy mnie z tymi zębami średnio co pół roku. Jeszcze mi podziękujesz na starość, jak nasi rówieśnicy będą marudzić, że pesteczki od truskawek wchodzą im w sztuczną szczękę, a ty będziesz chrupać ze smakiem prażone fistaszki w miodzie. Mówi mi przy każdej wizycie, na fotelu którego jawnie nienawidzę. Nie dałabyś rady zejść z tą zwichniętą nogą. Myślałam, że po tamtym zdarzeniu już nigdy nie pójdziesz w góry. Ja też tak sądziłam i chyba nadal tak sądzę. Boże, na co ja się zgodziłam? Niespodziewanie przeszywa mnie potworny ból zęba. Kaa! Uciekam głową, przeklinając z sakiem w ustach. Jak na wywraca oczami. Daj spokój, przecież to mała dziurka. Moi ośmioletni pacjenci są odważniejsi. Rzucam jej mordercze spojrzenie. O no dobrze, wzdycha. Chcesz jeszcze jedno znieczulenie? Chryste, to będzie już trzecie. Nienawidzę zastrzyków, nienawidzę borowania, nienawidzę bólu. Mój próg odporności na ból w skali 1 do 10, gdzie 1 to tragiczny brak odporności, a 10 to krój mnie żywcem, a ja sobie w tym czasie poczytam, wynosi minus 100. Jestem ułomna, jeśli chodzi o znoszenie z godnością jakiegokolwiek dyskomfortu fizycznego. Nawet głupia menstruacja to dla mnie co comiesięczny kataklizm. Rwie mnie w dole brzucha. Cycki mam ciężkie jak kamienie, łupie mnie w krzyżu, przez co przez bite 3 dni jestem na haju od Nospy Forte. I paracetamolu. Moimi najlepszymi przyjaciółmi są wtedy termofor i święty spokój. Litka już się przyzwyczaiła, że pracuje w te dni w domu, chociaż czynności, które wtedy wykonuje, trudno nazwać pracą. Jestem w totalnej rozsypce. Syf w kuchni, jak po przemarszu wojsk. Pusto w lodówce, głowa tłusta, a na twarzy i dekolcie pryszcze, przypominające wulkany przed erupcją. To kolejny powód, dla którego plan wyprawy w góry jest totalnie poroniony. No, dawaj pyska. Igła w metalowej strzykawce zbliża się niebezpiecznie w moją stronę. Zaciskam mocno dłonie, w których trzymam mokrą od potu chusteczkę. No, daj buziaczka. Oczy jakny się uśmiechają. No, sadystka, jak Boga kocham. Szerzej, szerzej. Rozdziawiam spieszchnięte usta. Zamykam powieki i czuję ukłucie. Kurza twarz. Igła chyba przeszła na wylot od wnętrza polika aż do ucha. Aaaa! Wije się jak wąż na fotelu, pod spływami po kręgosłupie w aż do majtek. Boże, za jakie grzechy muszę tak cierpieć? Już dobrze. Słyszę kojący głos jagny, który zamiast uspokajać, tylko mnie wnerwia. Odwraca się. I stuka tymi swoimi sadystycznymi narzędziami na stoliku obok, po czym sięga powiertło. Jeszcze trochę go oczyszczę i będziemy wypełniać. Zdrętwiał ci język? Język. Sparaliżowało mi pół twarzy od skroni po szyję. Ehe, odpowiadam słabo. To działamy dalej, prawda? Orzeka śpiewająco. To jej notorycznie powtarzane prawda? Nigdy mnie nie denerwowało, ale teraz mam ochotę ją zakneblować. Jestem cała spięta, chcę już do domu. Zrelaksuj się, a potem pójdziemy na kawę. Ja stawiam. Puszcza do mnie oko i radośnie zabiera się za dalsze maltretowanie mojego dolnego trzonowca. Niech spłonie. Nie mogę napić się kawy ani nawet wody. Za każdym razem, gdy przystawiam szklankę do ust, płyn cieknie mi po brodzie. A, żeś ja mnie urządziła! Mówię niewyraźnie i przyglądam się z zazdrością przyjaciółce, która z gracją popija latę. Wygląda jak modelka na sesji fotograficznej producenta kawy. Jagna ma ten typ urody, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Odnoszę wrażenie, że im jest starsza, tym jej rysy twarzy stają się piękniejsze. Zawsze miała powodzenie u chłopaków. W sumie dzięki niej na studniówce miałam atrakcyjnego partnera. Załatwiła nam wtedy podwójną randkę z dwoma studentami AWF-u. Do tej pory, jak sobie ich przypomnę, czuję przyjemne mrowienie między nogami. A może to przez to, że nie byłam z żadnym facetem od roku, albo przez to piekielne znieczulenie? Musiałam dostać naprawdę silną dawkę. Co do Jagny i jej facetów, zawsze sądziłam, że wyjdzie za mąż za przystojniaka. Byłam w ogromnym szoku, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Bernarda. Początkowo sądziłam, że spotykają się dlatego, że on jest świetnym studentem, a ona chce to wykorzystać podczas egzaminów, ale wystarczyło pół godziny, żeby ulec jego czarowi. Bo mąż jagny to złoty człowiek. Dobry, uczynny, przemiły, zabawny, nadziany. Tylko niezbyt obdarowany urodą. Ma duży garbaty nos, blisko osadzone oczy, wysokie czoło. No nieładny jest, ale kochany i to jest najważniejsze. Jagna i Bernard należą do par typu on brzydki, ona ładna. Kiedyś czytałam w Journal of Personality and Social Psychology, że podobno takie pary są szczęśliwsze. Wygląd partnerki jest dla mężczyzn istotniejszy niż atrakcyjność mężczyzny dla kobiety. Jeśli żona jest atrakcyjna, mąż stara się bardziej dbać o jej potrzeby. Wówczas ona jest szczęśliwa i tym samym stara się uszczęśliwić swojego faceta między innymi w łóżku. Chociaż jak sobie pomyślę o nagim Bernardzie w pościeli i uszczęśliwiającej go jagnie, to odechciewa mi się w ogóle myśleć o seksie. Znieczulenie minie za jakieś trzy godziny. Słyszę głos przyjaciółki i dociera do mnie, że musiałam zrobić krzywą minę. Ważne, że udało się uratować zęba bez leczenia kanałowego, prawda? Będziemy obserwować te twoje szóstki. Za miesiąc zrobimy zdjęcie panoramiczne. Górna też mi się nie podoba. Jezu, ile można gadać o zębach? Odezwali się z kliniki w sprawie wydzików? Pytam Agnę? A ona momentalnie się usztywnia. Twarz ma spiętą, usta zaciśnięte, odstawia filiżankę na stół. Nadal czekamy, odpowiada, nie dając nic po sobie poznać. Ale ja znam ją na tyle dobrze, by wiedzieć, że to czekanie ją dobija. Jest mi jej strasznie szkoda. Na pewno przyjdą lada dzień i będą pozytywne. Będzie dobrze, zobaczysz. Pocieszam ją chociaż wiem, że nie istnieją słowa, którymi mogłabym jej poprawić nastrój w tej sprawie. Bo Jagna i Bernard od trzech lat starają się o dziecko. Od pół roku bardzo intensywnie i bezskutecznie. Zobaczymy. Mają dzwonić, jak już będą coś wiedzieć. Zakłada nogę na nogę i upija łyk kawy. A kiedy wybierasz się do tego i nie ma mocnego w wersji himalajskiej? Zmienia temat. Cała Jagna. Nigdy nie lubiła biadolić i użalać się nad sobą. poprawia Poprawiam ją. Pojutrze. Daleko mieszka? 300 kilometrów na południe. W fatalnej wiosce, gdzie psy dupami czekają. Mam nadzieję, że go zastanę. Skurczybek nie odbiera ode mnie telefonów. Zalazłaś mu za skórę. Nie miałam nawet okazji. Facet ewidentnie nie życzy sobie kontaktu z mediami. Jeśli jednak uważa, że osławi mój zawał i zniszczy moje samopoczucie takim zbywaniem, to się grubo myli. Jest godzina 13. Mój smartfon wskazuje 38 stopni Celsjusza. Żar leje się z nieba, a ja zasuwam z buta wąską asfaltową drogą bez chodnika już trzeci kilometr w kierunku małej wsi. Mam przed sobą jeszcze taki sam dystans pieszego marszu bo do wioski nie dociera żaden publiczny środek transportu. Co więcej, od 40 minut nie minął mnie ani jeden samochód, który mógłby podwieźć mnie do celu. Jest mi cholernie ciężko, odpada mi ramię, bo zamiast jak cywilizowany człowiek zapakować się do podręcznej walizki, upchałam wszystko w wielką szmacianą torbę. Mam w niej między innymi laptop, aparat, kosmetyczkę, ciuchy na zmianę i kostium kąpielowy, bo w końcu jadę nad jezioro. Muszę wyglądać jak żebrak zbieracz, przekrzywiony na jedną stronę pod ciężarem swojego dobytku. W oddali majaczy ciemny pas lasu, a ja już nie mogę doczekać się cienia. Mimo kapelusza słomkowego na głowie, przewiewnej sukienki, okularów przeciwsłonecznych i półtora litra wypitej wody, czuję się jak pustynna jaszczurka. Dobrze, że przed wyjściem z domu posmarowałam się kremem z filtrem, bo spaliłabym się jak burak. Niemniej jednak i tak czuję, że powoli zaczynają mnie piec ramiona. Obym tylko została w domu tego całego Jansona, bo inaczej palnę sobie w łeb. Ale nie narzekam, lepszy upał i słońce niż śnieg i mróz. Gdy tylko wkraczam w zalesiony obszar, dostrzegam pojedyncze skromne zabudowania, a im dalej. Tym domy są bardziej okazałe i zadbane. Wioska przypomina raczej miejscowość wypoczynkową niż typową wieś. Pewnie mają tu trochę turystów z okolicznych miast. Na mapie znalazłam małe jezioro i lokalny hotelik pod sosnami, w którym planuję się zatrzymać, bo najwcześniejszy autobus mam dopiero jutro o 11 rano. Mijam wąskie, szutrowe uliczki odchodzące od głównej ulicy. Aż w końcu trafiam na sklep spożywczy. Przed wejściem, w cieniu sosen, siedzą na ławeczce trzej mężczyźni i piją piwo. Zerkam na nich i myślę sobie, że sama z chęcią napiłabym się zimnego browarka, którym na bank bym się spiła. W taki upał chłodzenie się alkoholem nie jest dobrym pomysłem. Wchodzę do środka i od razu zachłystuję się zimnym powiewem z klimatyzacji. Przyjemny dreszcz przebiega mi po odsłoniętych ramionach. Starsza kobieta za ladą wstaje ze stołka i odkłada krzyżówkę na blat z miną świadczącą o tym, że nie cieszy się z mojej wizyty. Podchodzę do lodówki z napojami, otwieram ją i mam ochotę przysiąść na dolnej półce, byleby się tylko na moment ochłodzić. Wyciągam dużą butelkę niegazowanej wody, zamykam drzwiczki i zerkam kątem oka na zamrażalnik. Z chęcią bym w nim posiedziała przez kilkanaście sekund. Podchodzę bliżej, przesuwam klapę zamrażalnika, schylam się i wkładam głowę do oszronionej komory wypełnionej lodami. Jezu, jak dobrze, jak cudownie! Czuję na rozgrzanej twarzy mroźne muśnięcie. Lubię upały, ale dzisiaj za mocno mnie przygrzało. Mózg mi zaraz wyparuje. Proszę wybierać szybciej, bo rozmrozi mi pani zamrażalnik. Dobiega mnie głos sprzedawczyni. Momentalnie się prostuję, po czym łapię loda bambino, którego uwielbiałam jako dziecko, zasuwam klapę i podchodzę do lady. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio jadłam te lody. Chyba w podstawówce, co było jakieś przeliczam w myślach, ale mój przegrzany umysł stanowczo nie zamierza ze mną współpracować. Kładę produkty na ladzie, skupiając się na banalnie prostym odejmowaniu. Ostatnio, loda bambino, jadłam jakieś 20 lat temu. Boże, jaka jestem stara, mówię do siebie. Jak pani jest stara, to ja już umarłam, komentuje sprzedawczyni z rezygnowanym głosem. Kupuje pani coś jeszcze? Spoglądam na regał za jej plecami, wypełniony słodyczami. Mój wzrok pada na ptasie mleczko w mlecznej czekoladzie. W autobusie zjadłam dwie kanapki i banana, paczkę paluszków z sezamem i herbatniki, które miałam naszykowane na drogę. Lada moment zjem loda. Chyba wystarczy tego obżarstwa na dzisiaj. Ale na samą myśl o puszystym wnętrzu oblanym czekoladą cieknie mi ślinka. Lubię sobie czasami, łamane przez często, zjeść coś dobrego. Trochę się obawiam, że nie zmieszczę się w kostium kąpielowy, który ze sobą zabrałam. Ostatnio przymierzałam go jakieś dwa lata temu. O zgrozo. A, co tam? Przeszłam taki kawał, że pewnie spaliłam z tysiąc kalorii. Kostium na pewno będzie pasował, a ja zamierzam popływać w tutejszym jeziorze. Ptasie mleczko, poproszę. Kobieta podaje mi opakowanie i nabija wszystkie produkty na kasę. 19:50. Wyciągam kartę płatniczą, rozglądam się po ladzie, ale nie mogę namierzyć terminala. Tylko gotówka. Wzdycham z niezadowoleniem. Mam nadzieję, że w hoteliku będzie można płacić kartą, bo zostało mi 40 złotych w portfelu. Wychodzę na zewnątrz, wypijam od razu duszkiem kilkanaście łyków wody, po czym odpakowuję loda. Pani siądzie! Mężczyzna około sześćdziesiątki z zarostem, łysiną i w wytartym podkoszulku przesuwa się w stronę swoich dwóch współtowarzyszy, robiąc mi tym samym miejsce na ławce. Choć siedziałam długi czas w autobusie, z ochotą korzystam z propozycji. Pani nad jezioro, pyta jeden z tutejszych, odpalając papierosa. Jest czyste jak łza. Występują w nim węgorze. Są olbrzymie i piękne. Prawdziwe okazy. Bleh. Nie cierpię ryb. No chyba, że są już usmażone i w towarzystwie frytek na talerzu. Nie odwiedzam kogoś. Kogo? Zagaduje trzeci, suchy jak patyk, z pomarszczoną twarzą i zapadniętymi policzkami. Jeremiego Jansona. To trzy ulice dalej, prawda? Upewniam się, czy przypadkiem Google Maps nie zrobił mnie w konia i nie wyprowadzi w szczery las. Trochę sobie panienka na niego poczeka, mówi pierwszy i upijały piwa. Jerko zjeżdża do domu po robocie około dwudziestej drugiej, jak robi się ciemno. No tak, mogłam się spodziewać, że będzie w pracy. Widać lokalni dobrze go znają. Nie zaszkodzi ich trochę podpytać. No tak, zjeżdża późno, tak sądziłam. A skąd zjeżdża dzisiaj? Obgryzam kawałek czekolady z loda bambino, zostawiając sobie śmietankowe wnętrze na sam koniec. Ostatnio robi na działce u Markowskiego. Przygotowują teren pod budowę drugiego hotelu. Ma być podobno z basenem. Bogacze, wielcy inwestorzy. W dupach im się poprzewracało, prycha palacz. Nie wiedziałam, że Jeremi jest budowniczym. Nie jest. Robi wycinkę drzew, żeby ekipa budowlana mogła wylać fundamenty. A jasne. A daleko stąd ta działka? Przy jeziorze. Będzie z kilometr. Możemy odprowadzić. Proponuje chudy. O. Dziękuję. Odpowiadam i zacieram ręce na spotkanie z Jansonem. Teren wokół jeziora jest przepiękny. Z jednej strony otaczają go pola rzepaku i pszenicy, a z drugiej las sosnowy. Okazuje się, że samo jezioro jest własnością wsi, jednak pas zalesionych działek przylegających do jednego z jego brzegów należy od pokoleń do rodziny markowskich. Na jednej z nich stoi mały hotelik, w którym planuje zatrzymać się na noc. Prowadzi do niego leśna droga, na tyle szeroka, że bez problemu poruszają się nią auta. Kiedy dochodzimy do budynku, zauważam długi drewniany pomost prowadzący do jeziora. Tuż przy nim stoją zacumowane łódki i rowerki wodne. Parę osób pływa w wodzie, na piaszczystej plaży wypoczywa kilka rodzin z dziećmi. Szczerze, nie spodziewałam się tak sierankowego miejsca. Podążamy wysypaną kameczkami dróżką tuż przy hoteliku. Mężczyźni opowiadają mi o mieszkańcach wsi, kto jest godny zaufania, na kogo powinnam uważać, z kim warto się zaznajomić, zupełnie jakbym miała tu zamieszkać. Słucham ich uważnie, raz po raz zagadując o J.J.-A Jeremi od dawna tu mieszka? Pytam, kiedy mijamy hotel. Od urodzenia odpowiada palacz. Wychowała go babka, zmarła biedaczka trzy lata temu. Alina, jego matka. Odeszła podczas porodu. Za późno wezwano lekarza. Jaka to była ładna dziewczyna, mówi chudy. Trochę jest pani do niej podobna. Też była tak naturalnie piękna. Każdy chłopak się w niej kochał. A ona wybrała tego żółtka. Łysy spluwa w bok z pogardą. Mogła mieć każdego. Masz na myśli, że mogła mieć ciebie? Zaśmiewa się palacz. Pieprz się. Sam się w niej dużyłeś. A, no, dużyłem chudy wzrusza ramionami. Ale serce nie sługa. Co się stało z ojcem Jeremiego? Dopytuje. To był jakiś azjata Chińczyk, chyba tłumaczy palacz. Za wysoki na Chińczyka. On był Japończykiem był skór wiele i tyle Łysy się obrusza. Zostawił ją w ciąży i spierdolił nie mężczyzna. A co tu robił? Drąży temat. Reprezentował jakąś zagraniczną firmę, która chciała kupić lokalne pola pod magazyny. Ze stolicy przyjechał. Alinka pracowała obok w gminie jako urzędniczka. Tam się poznali, wyjaśnia palacz. Firma w końcu nie zdecydowała się na wykup gruntów, bo burmistrz nie chciał zejść z sceny i Japończyk wyjechał, choć dobrze wiedział, że nasza Alinka dziecko z nim będzie miała. Szkoda dziewczyny. Zawsze taka uśmiechnięta chodziła. Drobnej postury, ale twarda z niej sztuka była. Pamiętam, że jak w szkole spadła z drabinek na WF-ie, to nawet nie pisnęła. Dopiero kiedy pielęgniarka przysłała ją do lekarza, okazało się, że Alina miała złamaną nogę. No, to prawda. Odporna ci ona była jak jeden chłop, przyznaje Łysy. Pamiętacie to ognisko na Sobutkę? Dobrze, że Jaćka w porę zareagowała, bo by nam się Alinka spaliła. Chudy kręci głową. Tymczasem ona nawet łzy nie uroniła, a blizna długa na łydce aż do kolana została jej na zawsze. Jerko po niej jest taki twardy. Chłop jest nie do zdarcia i nie trzęsie dupą z byle powodu. Rozwodzi się palacz. Już jako dziecko był bardzo odważny. Zna go pan od dziecka? Pytam. Tu się wszyscy znają. Moja siostra uczyła go w szkole podstawowej, wyznaje. Jerko był nieśmiały. Wszyscy uważali go za odludka. A on i tak nieraz ratował dzieciakom tyłki. To znaczy? Kiedyś maryśka, znaczy moja siostra, opowiadała, jak pojechali z dzieciakami na wycieczkę na niziny do źródeł wody mineralnej. Jedna z dziewczynek oparła się o drewnianą balustradę tarasu widokowego, ta się złamała i mała zawisła na krawędzi. Jerko ruszył jej na pomoc i wciągnął ją do góry, choć sam mógł spaść. Niby nie było wysoko jakieś sześć metrów, nad podmokłą łąką, mieliby miękkie lądowanie, ale najedli się strachu. Maryśka prawie zeszła na zawał, dzieciaki były roztrzęsione, mała dostała ataku paniki, a po Jeremim wszystko spłynęło jak po kaczce. Siostra opowiadała później, że był mocno zawiedziony, że wycieczka zostanie przerwana i wszyscy muszą wracać do autokaru. Jego słowa zagłusza dźwięk piły spalinowej. Szukam wzrokiem źródła hałasu, który dobiega z wysoka. Unoszę głowę i na czubku olbrzymiej sosny dostrzegam mężczyznę w kasku i uprzęży. Rżnie piłą olbrzymi konar wiszący nad jego głową. Uwaga! przekrzykuje dźwięk piły. W pewnej chwili rozlega się trzask. Gałąź łamie się pod nacięciem i leci na linie przywiązanej do sąsiedniego drzewa. Piła milknie. Konar buja się jak wahadło. Macie linę? Jasne, szefie! rozlega się z dołu głos postawnego mężczyzny, który stoi w otoczeniu dwóch równie wielkich jak on, lecz młodszych chłopaków. Wszyscy trzymają koniec liny. Wspinacz na drzewie pozwala, by piła zawisła swobodnie przy uprzęży. To ściągać ją! Konar balansuje w powietrzu, zniża się ku ziemi, aż w końcu opada. Dopiero teraz widać jaki jest olbrzymi. Trzech rosłych facetów próbuje przesunąć go dalej, lecz nie dają rady. Olo, odplącz linę! Zabieram się za następną gałąź! rozlega się komenda z góry. Seba z Igorem weźcie piłę z bagażnika i potnijcie konar na mniejsze części. Nie dacie rady go tak przeciągnąć. Ekipa wypełnia polecenia, podczas gdy ja gapię się na mężczyznę na drzewie. Rozpoznałam jego głos. To na pewno on. Jeremi Jansson zwinnie przemieszcza się na drugą stronę drzewa, wciąga linę i oplata ją wokół kolejnej gałęzi. Z powodu dzielącej nas odległości nie mogę dojrzeć rysów jego twarzy, zauważam jednak, jak sprawne i wysportowane ma ciało. Porusza się zwinnie i z precyzją. Kolejne gałęzie ścina tą samą techniką co poprzednią. Kiedy pień jest już ogołocony, odkrawa z niego gruby plaster, po czym rzuca go na ziemię. Kolejna bela i kolejny zrzut. Każda kłoda uderza złomotem, tocząc się ciężko po powierzchni. Wysiłek, jaki trzej pomocnicy wkładają w przerzucenie drewna na bagażnik starego pijaka, wskazuje na to, jak bardzo kłody są ciężkie i jak silny musi być Janson. Moi dotychczasowi towarzysze, chudy, palacz i łysy, już dawno poszli. A ja przez bite czterdzieści minut stoję, śledząc, jak JJ rozbiera drzewo kawałek po kawałku. W końcu z dwustuletniej sosny zostaje tylko półtora metrowy pień, wiury, sto z gałęzi, kilkanaście bali i wszechobecny zapach żywicy. Z odległości kilkunastu metrów obserwuję, jak JJ podchodzi do auta i wypija duszkiem pół butelki wody. Zdejmuje rękawicę, kask. Ociera czoło koszulką, po czym odwraca się tak, że wreszcie mogę dostrzec jego twarz. Czuję uderzenie gorąca. Okej, okay, przyznaje się, że wygląd to on ma. Aż dech zapiera. I żeby była jasność. Tak jak wspominałam, nie lecę na ośmiopaki, bicepsy, tricepsy, piękną twarzyczkę. Nie oceniam facetów na podstawie ich fizjonomii, bo naprawdę uważam, że to nie szata zdobi człowieka, a większość pięknisiów, których w życiu spotkałam, okazywała się bezmózgowcami. Ale do ciężkiego diabła. Jak mam nie zwracać uwagi na faceta, który ma buźkę jak cholerny Keanu Reeves? Jestem w pełni świadoma tego, że się na niego gapię? Ale pieprzyć to. Po prostu jest się na co gapić. Ma wyraziste rysy twarzy. Czarne jak obsydian włosy swobodnie opadają mu na czoło. Ciemne oczy o przenikliwym spojrzeniu obrysowane są długimi rzęsami i wyrazistymi brwiami. Do tego prosty nos, dwudniowy zarost, szerokie plecy, silne ramiona i. Zaraz. Czy on się rozbiera? Janson zrzuca z siebie przepoconą koszulkę, a mnie zatyka. No dobrze, wygląda w porządku. Bardzo, bardzo w porządku. Same mięśnie, a nie grama tłuszczu. Oliwkowa skóra, atletyczne, idealnie zbudowane ciało. No, kurde, facet jest bezbłędny. Skup się, Julka, jesteś w pracy. Poprawiam kapelusz, wygładzam sukienkę i ruszam pewnym krokiem w stronę JJ. Dzień dobry! Słyszę, że szczebiocze. Odchrząkuję i zniżam ton o oktawę, co w sumie pomaga tyle, że nie brzmie już jak napalone dziewczę, tylko jak nastolatek przed mutacją. Rozmawialiśmy przez telefon. Wyciągam dłoń, którą on odruchowo ściska. Ma długie, zgrabne palce i silne przedramię. Nad garstek oplata grafitowy rzemień. Jego chwyt jest mocny i stanowczy. Wyczuwam pod opuszkami twardą skórę. Janson mierzy mnie spojrzeniem od stóp do głów, po czym kieruje je na moją twarz. Ewidentnie się nie orientuje, kim jestem. Julia Kabat w sprawie wywiadu, przypominam. Puszcza moją dłoń, a ja wciąż czuję na skórze wspomnienie jego uścisku. Chyba wyraziłem się jasno. Niepotrzebnie się pani fatygowała. Sięga po koszulkę z maski auta, otrzepuje ją i zakłada. Olo, wywieź ładunek. Chłopaki, zanieście sprzęt pod następne drzewo. Mówi, po czym zabiera kask oraz rękawice i idzie w stronę kolejnej sosny. Możemy porozmawiać? Dotrzymuję mu kroku. Jestem w pracy. Poczekam. Bardzo mi zależy. Chcę opisać pana wyprawy, zwłaszcza tę, którą pan planuje. Nie zamierzam z panią o tym rozmawiać. Dlaczego? Przecież nawet pan nie wie, co mam do zaoferowania. Zatrzymuje się, patrzy mi w oczy. Ma niewiarygodnie hipnotyzujące spojrzenie. Spokojne, zrównoważone, a zarazem tajemnicze i egzotyczne. Tu nie chodzi o panią. Po prostu z nikim nie rozmawiam o moich wyprawach. Ale takie przedsięwzięcia powinny być nagłaśniane. Zdaniem Mateusza Malca zamierza pan dokonać czegoś niewykonalnego. Ludzie powinni dowiedzieć się o pana planach kibicować panu w osiągnięciu celu. Jedni będą kibicować, a inni czekać, aż powinien mi się noga. Nie potrzebuję dopingu, by mieć pewność, że to, co robię, jest słuszne. Polacy kochają przecież naszych Himalaistów. Chwalimy ich na każdym kroku. Są znani na całym świecie. Polacy są mistrzami w podcinaniu skrzydeł, krytykowaniu, ocenianiu, wywieraniu presji. Nie chcę czuć ich oddechu na plecach. Nie chcę znać opinii na temat moich wypraw. Zresztą Mateusz doskonale o tym wie. Każdy znany wspinacz zdaje sobie sprawę z tego, że dopóki jest na szczycie, dopóty może liczyć na poklaski i uznanie, lecz kiedy spadnie, zderza się z falą hejtu i wykluczenia. Ale tak się dzieje w każdym środowisku, nawet dziennikarskim, prawda? Zadaje retoryczne pytanie i nie czekając na moją odpowiedź rusza dalej. Nie zaprzeczam. Co więcej, mam ochotę przyznać mu rację. Doskonale wiem, co ma na myśli. Ludzie, niczym pasożyty, potrafią żywić się sławą znanych osobistości. Lgną do nich, przymilają się, kibicują, żerują na ich popularności, dają im złudne poczucie uznania, a to uzależnia niczym narkotyk. Gdy rozgłos przycichnie, bo przecież nic nie trwa wiecznie. Pasożyty opluwają i pozostawiają swojego żywiciela, po czym przenoszą się na innego osobnika, który pozwoli im wygrzewać się w blasku jego chwały. Porzucony gospodarz zaczyna chorować. Jest na głodzie, odczuwa brak dotychczasowego poklasku, do wartościowania i akceptacji swoich działań. Zdaje sobie sprawę z tragicznej prawdy. To czym zajmował się do tej pory, nie sprawia mu już przyjemności, bowiem nie ma osób, które może zadowolić. Nie ma pasożytów, które dawały mu pozorne poczucie wyjątkowości. Zabrakło tych, którzy wielbili każdy jego czyn, którzy sprawiali, że czuł się wartościowym człowiekiem. Skoro nie życzy pan sobie rozgłosu i sławy, to może zaciekawi pana moja finansowa propozycja. Idę za nim, starając się nadążyć za jego krokami. Boże, ale ma długie nogi. Nie interesuje mnie sponsoring. To nie będzie sponsoring, tylko wynagrodzenie Ma pani drzewa do wycinki Co? Nie Gałęzie do przycięcia? Nie Fasadę wieżowca do odświeżenia? Nie Odpowiadam z rezygnacją, bo już wiem, do czego zmierza To nie mamy o czym rozmawiać Wynagrodzenie jest za konkretnie wykonaną pracę A pani nie jest zainteresowana żadną z usług, które świadczę co za uparty człowiek. A ile pan bierze za wycięcie jednego drzewa? Zależy od jego wielkości. Na przykład za takie jak to. Wskazuje na sosnę, pod którą chłopaki układają sprzęt. Janson unosi głowę. Za te wezmę czterysta złotych. Całkiem niezła sumka. To nie jest łatwe drzewo. Ma bardzo rozłożyste gałęzie. Wskazuje dłonią na sosnę. A mój wzrok podąża w tamtą stronę. Pień w połowie się rozwidla. Odchodzą od niego dwa osobne drzewa. Faktycznie. Patrzymy oboje na koronę. Przypominam sobie, jak wiele wysiłku i czasu zajęło mu ścięcie poprzedniej sosny. Taka wycinka to naprawdę ciężka robota. Proponuję panu wynagrodzenie równowarte wycinki 250 takich drzew w zamian za zrealizowanie pana planu zdobycia K2 zimą. Nie wspinam się dla pieniędzy. Nie odrywa spojrzenia od drzewa. Ale są one panu potrzebne, żeby móc się wspinać, a ja chcę je panu podarować. Przenosi na mnie wzrok. Podarować. W życiu nie dostaje się niczego za darmo. To prawda? Ale pan i tak zamierza zdobyć tę górę, więc czemu na tym nie skorzystać? Oferuje mi pani 100 tysięcy złotych. Za co konkretnie? Chcę napisać o panu książkę. Książkę. O mnie. Tak. Nic nie mówi. Przygląda mi się. Zazwyczaj potrafię wyczuć, czy mój rozmówca jest mi przychylny, czy chce współpracować. Z jego spojrzenia potrafię wywnioskować tylko tyle, że na mnie patrzy. Nie. Odpowiada w końcu. Nie! No to klops. Proszę się zastanowić. To dla pana świetna okazja. Może pan pokryć z tych pieniędzy sporą część kosztów wyprawy? Nie! Zakłada kask. Ale dlaczego? Przecież to ogromna suma. Nie potrzebuje pan tych pieniędzy? Nie. Proszę wracać do domu. Odpowiada, po czym oplata liną pień. Kurna, coś tu nie gra. Każdy normalny człowiek wykorzystałby taką szansę. Rozumiem, że nie chcę rozgłosu, ale żeby pogardzić taką kasą podczas gdy zarabia się na życie ścinaniem drzew nawet nie zdążyłam dojść do sedna, uświadomić go, że wyruszyłabym na wyprawę na kadwa razem z nim, a to wydawało mi się największą przeszkodą. Przedstawiłam mu najmocniejsze atuty mojej oferty. Zaproponowałam sto pieprzonych tysięcy złotych. A on ich nie chce! Dlaczego? Dlaczego do cholery ktoś przy zdrowych zmysłach odrzuca taką propozycję, skoro lada chwila przydadzą mu się pieniądze? Pan coś ukrywa, zgaduje. Nie chce pan, żeby coś wyszło na jaw, prawda? Jeremizerka w moją stronę. Zaciska szczęki, jego nozdrza falują. Skończyliśmy rozmowę. Proszę odejść od drzewa, żeby nie stała się pani krzywda. Nasuwa na twarz przy i zaczyna wspinać się na drzewo. Robię kilka kroków do tyłu. No to przynajmniej mam jasność. Janson trzyma trupa w szafie. Teraz to już na pewno nie odpuszczę. Wiedziałam. Wiedziałam, że to jest dobry materiał. JJ odpala piłę. Stoję jeszcze kilka minut i obserwuję, jak obcina gałęzie, torując sobie drogę. Wchodzi coraz wyżej. Robi to zwinnie i bezbłędnie. Nie ulega wątpliwości, że jest w tym naprawdę dobry. Nie mogę oderwać wzroku od jego precyzyjnych ruchów, gipkiego ciała, pracy mięśni. Być może dla kogoś, kto na co dzień jest związany ze wspinaczką, to nic niezwykłego, ale na takim laiku jak ja jego sprawność robi duże wrażenie. Muszę się dowiedzieć, co ukrywa ten facet. I nawet wiem, gdzie powinnam zacząć zbierać informacje. Jak na życzenie, w tej samej chwili podchodzą do mnie jego pracownicy, Seba i Igor. Są dosyć młodzi, dałabym im najwyżej po dwadzieścia kilka lat. Mają proste rysy twarzy, jasne włosy, niebieskie oczy. Są do siebie podobni, więc wnioskuję, że to bracia. Po ich postawnej sylwetce domyślam się, że dużo pracują fizycznie. Jestem pełna podziwu dla waszej pracy, zagaduję, a raczej wykrzykuję w ich stronę, bo zagłusza mnie odgłos piły spalinowej. Musicie być bardzo silni. Wyższy uśmiecha się szeroko. Ja jestem. Igor to słabeusz. Zawsze ze mną przegrywa. Rzuca bratu prześmiewcze spojrzenie. Bo walczysz nie fair. Jęczysz jak baba. A ty masz pryszcze na dupie. Odgryza się Igor. Zamknij się. Sam się zamknij. Okej. Okay. Dojrzałość tych dwóch jest porażająca. Zaraz zaczną sobie skakać do gardeł. Od dawna pracujecie u Jeremiego? Przerywam ich błyskotliwą wymianę zdań. Seba patrzy z mordem w oczach na brata, ale mi odpowiada: od pięciu lat. To sporo czasu. Jakim jest szefem? Zajebistym. Mówi seba, na co Igor mu przytakuje. Przynajmniej w tym się zgadzają. Dużo wam płaci? Obaj przenoszą na mnie wzrok. Wystarczająco. A co, pani, taka ciekawska? Seba mruży jasno niebieskie oczy. Chcę napisać o nim książkę. Książkę? Pytają jednocześnie. Tak, o jego wyprawach, o tym, jakim jest człowiekiem, jakimi ludźmi się otacza. O was też mogę wspomnieć? Dostrzegam błysk w ich oczach. Oczywiście, jeśli tylko wyrazicie zgodę. Jasne, pewnie, odpowiadają jeden przez drugiego. Świetnie. A czy oprócz Was i Ola, Jeremi, ma jeszcze jakieś bliskie mu osoby? Żonę, dziecko, dziewczynę? Nie. To znaczy nikogo na stałe mówi Igor. Ale jest pan Paweł. On zna Jerka jak nikt inny. Przez głowę przebiega mi myśl, że skoro Janson nie ma kobiety ani dziecka, a w jego życiu jest jakiś pan Paweł, to może jest gejem. Nie wiem dlaczego, ale samo sformułowanie tej myśli wywołuje rozczarowanie. A pan Paweł to jego partner? Dopytuję. Chodzi pani o firmę? Jerko sam prowadzi biznes. Chodzi mi o to, czy spotyka się z panem Pawłem. Czy są razem? Obaj patrzą na mnie, jakbym mówiła do nich po łotewsku, więc doprecyzowuję pytanie. Czy Jeremi jest gejem? Zerkają na siebie, po czym wybuchają gromkim śmiechem. Mnie w sumie też zrobiło się wesoło, więc zaczynam śmiać się razem z nimi. Jerko pedałem! Seba trzyma się za brzuch. Już widzę minę Pawłowej, kiedy słyszy, że jej mąż i Jerko. Igor wsuwa palec w niedomkniętą pięść. Chłopaki mają używanie. Dobrze, że Janson jest na górze i tego nie słyszy, bo od razu wpakowałby mnie w autobus do domu. Więc kim jest dla Jeremiego pan Paweł? Dopytuje. To jego lekarz odpowiada Seba z uśmiechem. I bliski przyjaciel rodziny dodaje Igor. Jeremi ma swojego lekarza? Coś mu dolega? Chłopaki zerkają na siebie, z ich twarzy nieoczekiwanie znika rozbawienie. Dostrzegam nić porozumienia między nimi. Nie? Nic mu nie dolega odpowiada pewnie Seba jednak wyczuwam fałszywą nutę w jego głosie. To po co mu lekarz? Drąże, bo Janson wygląda na okaz zdrowia. Obaj wzruszają ramionami. Gdyby byli inteligentni, mogliby zmyślić na poczekaniu jakąś bajeczkę o monitorowaniu stanu zdrowia Jansona przed wyprawami w góry. Ale to prości faceci, którzy ewidentnie wiedzą o czymś, czego nie mogą zdradzić. Pytanie tylko, czy nie mogą nic powiedzieć, czy nie chcą. Zastanawiam się, czym mogłabym ich przekonać. Co może na nich zadziałać? Redakcja, w której pracuję, przeznacza 100 tysięcy złotych na tę książkę. Może w ramach tych funduszy mogłabym Wam się jakoś odwdzięczyć za dostarczenie ciekawych materiałów. Zakładam kosmyk włosów za ucho. Igor uśmiecha się szeroko. Szturcha brata łokciem. Lecz ten stoi sztywno i patrzy na mnie podejrzliwie. Odwdzięczyć? Pyta. Podziękować za współpracę. O jakie materiały pani chodzi? Dopytuje Igor. Możemy zacząć od odpowiedzi na kilka pytań o prywatne życie Jeremiego. Czy jest coś? Przerywa mi potężny trzask gałęzi. Kurwa, Mać, uwaga! Rozlega się okrzyk Jansona. Unoszę wzrok. Serce mi staje. Olbrzymi konar leci na ziemię. Odskakuje do tyłu, gałąź spada tuż przede mną, oddzielając mnie od braci. Nic pani nie jest? woła Igor. Mam duszę na ramieniu, oddycham szybko. W porządku? odpowiadam zdławionym głosem. Jerko, wszystko gra? Jerko! wołają jeden przez drugiego. Ale on się nie odzywa, tylko powoli spuszcza się na linię w dół. Jerko, co się stało? Widzę w prześwicie leżących przede mną gałęzi, jak seba podchodzi pod drzewo. Piła rozwaliła mi nogę. Janson schodzi coraz niżej. Kiedy jest już trzy metry nad ziemią, dostrzegam, że ma zakrwawioną nogawkę spodni od uda w dół. Materiał wisi w strzępach. Dzwoń po Pawła i biegnij po apteczkę, nakazuje seba bratu. Wyciąga ręce ku JJ-owi, lecz on samodzielnie schodzi z drzewa i staje o własnych siłach. Co się stało? Gałąź się złamała i uderzyła w piłę. Łańcuch zahaczył ołdą. Zdejmuje kask, rzuca go na ziemię i patrzy na swoją nogę. No tak, rozcięta. Głos ma spokojny, ruchy opanowane. Twarz nie zdradza żadnych objawów cierpienia. A przecież krew leje się z otwartej rany. Pewnie jest w szoku. Pan Paweł będzie za piętnaście minut. Igor podchodzi z apteczką. Niepotrzebnie po niego dzwoniłeś. Janson sprawnie pozbywa się uprzęży i piły. Porusza się, jakby nic mu się nie stało. A przecież ma rozharatane całe udo. Powinien tu leżeć i zwijać się z bólu. Tymczasem ściąga bez problemu spodnie, nie wydając przy tym nawet stęknięcia. Ja mu kazałem zadzwonić. Seba otwiera apteczkę i wyjmuje płyn odkażający. Powinien zobaczyć twoją ranę. Daj mi to. Janson bierze od niego butelkę i polewa rozcięcie płynem. Przyglądam mu się z zakonaru i nie wierzę. Nawet się nie skrzywił. Okłada ranę gazą, bandażuje nogę, jego ruchy są pewne, dokładne i zdystansowane. Zupełnie jakby opatrywał obcą osobę, jakby to nie jego skórę rozpruła przed pięcioma minutami piła łańcuchowa. Bracia marszczą się, jakby to oni byli ranni. W tej samej chwili podjeżdża Olo. Wysiada i gdy tylko dostrzega Jansona blednie. Co się stało? Biegnie w jego stronę. Piła uderzyła w nogę. Odpowiada Janson. Jest ci słabo, jak się czujesz? Olo jest wyraźnie zaniepokojony. Nic mi nie jest, ale rana cały czas krwawi. Chyba muszę to jednak strzyć. Pojedziesz ze mną do domu, a później tu wrócisz, żeby zabrać cały sprzęt. Na samą myśl o tym że Janson zamierza szyć sobie sam nogę, robi mi się słabo. Czy on jest poważny? Dasz radę dojść do auta? Jasne. Chłopaki, odwołajcie Pawła. Nie ma sensu truć mu dupy o taką głupotę. Nie no Jerko, nie przeginaj. Olo kręci głową. Paweł powinien cię zobaczyć. A co, jeśli wda się zakażenie, albo piła naruszyła kość? Nie ma sensu ryzykować. Wreszcie jakiś głos rozsądku. Założę sobie szwy. Będę oszczędzał nogę i ją obserwował. Widzimy się pojutrze w robocie. Rusza w stronę auta. A! I ogarnijcie te gałęzie, żeby był porządek. Rzuca na odchodne do braci. Nie kuleje, nie utyka, nie powłóczy nogą. Po prostu idzie nieśpiesznie, krok za krokiem. Będzie oszczędzał nogę, nie chodząc przez jeden dzień. Cóż za roztropność. Zostaje z chłopakami, którzy układają ucięte gałęzie na stos i porządkują sprzęt. Konar na mniejsze kawałki. Wasz szef to twarda sztuka. Zagaduję i zbieram mniejsze gałązki, sprawiając pozory pomocnej. Lecz oni nic nie mówią, kiwają tylko głowami i pracują dalej. Często zdarzają się wam takie wypadki? Drążę. Rzadko. Odpowiada zdawkowo Igor. Opowiesz o jakimś? Zagaduję go, bo widzę, że na Sebe raczej nie mogę liczyć. Milczy jak głaz. Kiedyś Jerko zawiązał o gałą ślinę roboczą, która robi też za asekuracyjną. Konar nie wytrzymał i szef spadł razem z nim. Na ziemię. I nic mu się nie stało. Miał wstrząs mózgu i złamane dwa żebra, ale szybko z tego wyszedł. W tym samym roku zdobył anapurnę. Co za gość. Pewnie wiele osób z okolicy go podziwia. Cisza. Czy istnieje jakiś powód, dla którego Jeremi nie chciałby rozgłosu? Przecież jego górskie wyprawy aż się proszą o to, żeby je nagłośnić. Wystarczy tych pytań. Odzywa się Seba ostrym tonem, rzucając przy okazji bratu ostrzegawcze spojrzenie. Igor robi do niego krzywą minę, na co Seba mruży oczy. Jego nozdrza się rozszerzają. Igor, zrób jeszcze raz taką minę, a ci przywalę. Grozi. Sam ci zaraz przywalę. Nie można sobie nawet pogadać? Nie udawaj debila. Powiedz jeszcze słowo na temat szefa, a przekażę mu, jaki z ciebie lojalny pracownik. Wywali cię z roboty na zbity pysk. Igor momentalnie milknie. Zakłada na uszy słuchawki dźwiękoszczelne, odpala rozdrabniarkę, która buczy jak kombajn, po czym zaczyna wrzucać do niej gałęzie. To diabli. Nic już z niego nie wyciągnę. Na pewno nie wtedy, kiedy jego brat jest w pobliżu i ta maszyna brzęczy jak rój szerszeni mutantów. Wyjmuje z torebki wizytownik, pukam Igora w ramię i pokazuje na ucho, żeby zdjął słuchawki. Niechętnie wyłącza maszynę. Gdybyś sobie coś przypomniał do jutra, znajdziesz mnie w hoteliku pod sosnami. To moja wizytówka z numerem telefonu. Możesz dzwonić o każdej porze. Podaję mu karteczkę. Igor bierze ją w dłoń, ogląda z obu stron, zerka na brata, po czym włącza rozdrabniarkę i wrzuca do otworu turkoczącej maszyny moją wizytówkę. A to gnojek. Nic to, znajdę sobie nowe źródło informacji. Nie jest to jednak tak proste, jak sądziłam. Melduję się w hoteliku, gdzie mają prawie pełne obłożenie. Został do wynajęcia tylko dwuosobowy pokój za 90 złotych za dobę. Na szczęście można płacić kartą. Z bólem serca wstukuje pin na terminalu. Muszę poprosić Litkę, żeby przelała mi jakąś zaliczkę na ponoszenie kosztów zbierania materiałów do książki. Proszę recepcjonistkę o wypisanie faktury, którą odbiorę rano i idę do baru, gdzie kupuję grzankę i kawę na wynos z zamiarem zabrania ich ze sobą do pokoju. Taki obiad, a w zasadzie obiad do kolacja, powinny mi wystarczyć do rana. Mam przecież jeszcze ptasia mleczko. Trala. I to nic, że pewnie zupełnie się roztopiło w tym upale. I tak będzie pyszne, słodziutkie, puszyste, mniem. Korzystając z okazji, wypytuje recepcjonistę o Jansona. Zna go, bo tu się podobno wszyscy znają. Jeremi ścinał u jego ojca na posesji starego dęba. Dowiaduje się tylko tyle, że JJ jest świetny w tym, co robi. Mama recepcjonisty była wręcz w niebo wzięta, bo żaden z jej rododendronów nie ucierpiał przy wycince. Hotelik pod sosnami śmiało mógłby nosić miano hotelu. Brakuje w nim tylko basenu, ale zważywszy na to, że tuż obok jest jezioro, nie jest on wcale potrzebny. Po drodze na górę wysyłam SMS-a do znajomego policjanta, który sprawdzał już dla mnie wcześniej kilka osób. Pytam, czy Jeremi Jansson był kiedyś notowany i czy ma coś za uszami. Standard pokoju pozytywnie mnie zaskakuje. Nowa Łazienka, wysokie łóżko z materacem, duży telewizor, odkładam kawę i kanapkę na ławę, rzucam torbę i kapelusz na krzesło, rozsuwam zasłony okien wychodzących na balkon. I wydaje z siebie głośne westchnienie. Widok na jezioro skąpane w promieniach zachodzącego słońca jest zachwycający. Wychodzę na zewnątrz. Letni wietrzyk rozwiewa mi włosy. Z nadwody dociera rechot żab. Upajam się zapachem świeżego, leśnego powietrza. Jezu, jak to pięknie! Na tarasiku stoi szklany stolik i ratanowe krzesło. Bosko. Czuję ukłucie ekscytacji. To idealne miejsce do pisania książki. Co prawda nie mam za wiele materiału, ale palce aż mnie świeżbią, żeby opisać wstęp i pierwsze spotkanie z Jeremim Jansonem. Jestem przepocona po całym dniu i przydałoby mi się prysznic, ale szkoda mi czasu na taką przyziemną czynność. Wykąpię się rano. Obmywam tylko ręce i twarz, po czym wyjmuję z torby laptopa, Zabieram z ławy swój posiłek i wychodzę na balkon. I znów zachwycam się tym widokiem, jakbym ujrzała go po raz pierwszy. To jest przepięknie. Zbiornik nie jest może zbyt duży, ale naprawdę urokliwie położony. Aż dziw bierze, że to miejsce jest tak słabo wypromowane. Może dzięki mojej książce usłyszy o nim więcej osób? Przesuwam wzrokiem po drzewach, które otaczają jezioro z trzech stron. Przypominają mi sosnowe lasy z nadbałtyku, oddzielające turystyczne mieściny od wydm i plaży. I chociaż jest dopiero maj, w powietrzu czuć dokładnie ten sam klimat lata i bez troski, co nad morzem. Brakuje tylko szumu fal. Kieruję spojrzenie w dal, gdzie za jeziorkiem mienią się złotem połacie rzepaku i pszenicy. Muszę uwiecznić ten widok. Wracam do pokoju, wyciągam z torby aparat fotograficzny i przez kilkanaście minut robię serię plenerowych zdjęć z balkonu. Kiedy w końcu siadam przy okrągłym stoliku i włączam laptopa, grzanka z serem i szynką jest już zimna. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Jestem tak wilczogłodna, że pożeram ją jeszcze przed uruchomieniem się komputera. Na pulpicie wyskakuje powiadomienie o dostępnej sieci bezprzewodowej. O rany! Tego się nie spodziewałam po takim miejscu. Wracam do pokoju, gdzie na ławie leży broszura powitalna dla gości hotelowych, w której znajduje jakże oryginalne hasło do WiFi. Uwaga, drżyjcie lokalni hakerzy, bo jest nie do złamania. Hotelik 123. W międzyczasie dostaję na telefon odpowiedź od znajomego policjanta, że Jansson nigdy nie był notowany. Sześć lat temu dostał mandat za nieprawidłowe parkowanie, który został od razu uregulowany. Co oznacza dla mnie jedno: albo trup w szafie Jeremiego nie jest trupem, albo jeszcze nie został znaleziony. Kiedy wreszcie siadam wygodnie z zamiarem rozpoczęcia pisania bestsellera na miarę New York Timesa, w dole rozlega się głośne dudnienie. Podskakuje. Stolik się trzęsie. Rumor jak na budowie. Co jest? Wychylam się przez balkon. Jakiś robotnik nawala młotem pneumatycznym wchodnik. I to bez słuchawek mocarz. Mnie ten hałas rozpieprza mózg. Nie skupię się przy takim dudnieniu, a przecież miałam pisać. Przepraszam wołam. Halo! Dresie na pełne gardło. Facet się rozgląda, unosi głowę, macham do niego, wyłączam młot. Może pan przestać? Dlaczego? Bo ja tu pracuję. Ja też. Odburkuję, po czym zaczyna nawalać dalej. Kutafon. Wchodzę do pokoju, zamykam szczelnie okna, otwieram klapę komputera. Kursor miga. Młot dudni, buteleczki z alkoholem dźwięczą w lodówce. A co tam? Mam nadzieję, że na fakturze nie wyszczególniają produktów skonsumowanych w ramach wynajmu pokoju. Zeskakuję z łóżka, otwieram białe drzwiczki i wyjmuję małą buteleczkę wódki żurawinowej. Sączy łyczek po połyczku, czuję palenie w przełyku, które rozchodzi się coraz niżej. W chwili, kiedy zaczynają mrowić mi dołki nadobojczykowe, wiem, że alkohol robi swoje. Rozluźniam się. Kładę się na łóżku. Powieki mi opadają, przed oczami przemykają obrazy dzisiejszego dnia. I muszę być ze sobą szczera. Koncentrują się przede wszystkim na jednym osobniku płci męskiej. Jak to w ogóle możliwe, że tak bardzo wrył mi się w pamięć? Potrafię bezbłędnie odtworzyć ton jego głosu, zarys twarzy, oczu, kształt ramion, klatki piersiowej... A serce wali mi przy tym równie mocno, co ten pieprzony młot na zewnątrz. Po piętnastu minutach hałas ustaje, a ja wciąż myślę o Jansonie. Jak go podejść? Jak zachęcić do współpracy? Wychodzę ponownie na tarasik, oddycham pełną piersią, alkohol wciąż krąży w żyłach. Dobra, trzeba coś napisać. Działamy, Julka, dość opieprzania. Siadam na zewnątrz, otwieram laptopa, wpatruję się w kursor. Ktoś puka do drzwi. Jakieś jaja, czy co? Moment! Wołam i zwlekam się z ratanowego krzesła, które w sumie nie jest tak wygodne, jak mi się wydawało, bo oparcie wrzyna się w plecy. Za progiem zastaję dziewczynę, która na oko może mieć góra 20 lat. Żuje gumę. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Średni wzrost, my włosy związane w kucyk, biegowaty nos, piwne oczy, wąskie usta. Wygląda na tutejszą. Takie proste dziewczę. Jednak, kiedy tylko wypowiada pierwsze zdanie, zapala mi się lampka ostrzegawcza. Nie taka ona znowu prosta. A mam dla ciebie informację. Ile płacisz? Patrzy na mnie wyzywająco. Słucham. Ty jesteś tą dziennikarką, co pisze o Jeremim, tak? Strzela balona z gumy. A z kim mam przyjemność? Jestem Anka i gorto mój chłopak. Omija mnie następnie wchodzi do środka. Zamykam drzwi i patrzę, jak mój gość siada na łóżku, sprawdzając przy okazji swoim dubskiem miękkość materaca. Ale to fajnie rozgląda się po pokoju. Musisz mieć hajsu jak lodu, skoro staćcie na takie luksusy, Jakie tu mają kanały? Bierze z ławy pilota i włącza telewizor. Co za dziewucha. Mam ochotę ją zbluzgać i wywalić za drzwi. Najpierw jednak muszę dowiedzieć się, po co właściwie przyszła. Jakie informacje masz na myśli? Pytam. Co? Gapi się na jakiś teledysk w MTV. Mówiłaś, że masz dla mnie jakieś informacje. Spogląda w moim kierunku. Mierzy mnie wzrokiem od stóp do głów. Robi krzywą minę. Dziwna jesteś? Mieszkasz w takim zajebistym pokoju, a nie stać cię na porządne ciuchy? Wyglądasz w tej sukience jak nasza Ruzia, co pracuje w mieście w Społem. Wolę nie dopytywać, kim jest Ruzia i jak chodzi ubrana. Mam to gdzieś. Ta dziewczyna działa mi na nerwy. Podchodzę do gniazdka i odłączam kabel od telewizora. Po co tu przyszłaś? Anka kładzie się na łóżku na wznak i robi orła na pościeli. W ciuchach i brudnych buciorach. Jak ją zaraz trzepnę. Igor mówił, że podobno piszesz książkę o Jeremie Jansonie Piszę. To za dużo sobie nie popiszesz. Śmieje się, po czym strzela balona z gumy. Jakąś godzinę temu Jerko dzwonił do Igora. Zakazał jemu i reszcie chłopaków z tobą rozmawiać. Dlaczego? Dziewczyna siada. Bo nie chce, żeby wyszło na jaw coś ważnego. Co konkretnie? Czuję, jak wzbiera we mnie coraz większa ciekawość. Mów, dziewczyno. Powiem ci, co zawiesza głos i uśmiecha się chytrze jeśli zapłacisz mi dwadzieścia tysięcy złotych mała szuja chce mi się śmiać to bardzo dużo pieniędzy. Igor mówił, że masz sto tysięcy i chciałaś mu odpalić działkę za informację tak, ale nie tyle. Potrzebuję tych pieniędzy na pokrycie wszystkich kosztów przygotowania książki. Nie napiszesz żadnej książki, bo Jarko nie chce cię widzieć. No, chyba, że będziesz w posiadaniu informacji, które skłonią go do współpracy. Mogę się założyć, że gdy tylko powiesz mu, że znasz jego tajemnicę i zagrozisz, że ją ujawnisz, to od razu będzie chciał z tobą rozmawiać. Mam go szantażować? Zwał jak zwał, wzrusza ramionami. Żmija Opłacanie informatorów to jedno, ale wykorzystywanie prywatnych sekretów, by wywrzeć na kimś presję, to draństwo. Wiem, że wielu reporterów stosuje takie taktyki, ja jednak do nich nie należę. To nie moja bajka. Nie chcę robić sobie wroga z Jansona, nie chcę zmuszać go do współpracy, tym bardziej, że to nie jest jakiś bandior mafiozo, mający milion trupów na sumieniu. To ciężko pracujący człowiek, który za zarobione uczciwie pieniądze realizuje swoje marzenia. A ja chcę wiedzieć, dlaczego aż tak bardzo pragnie, żeby się spełniły. Jestem ciekawa, co go napędza do zdobywania największych szczytów świata. Intryguje mnie, dlaczego ryzykuje dla nich życie. Nawet jeśli dziewczyna mana JJ jakiegoś haka, to wykorzystanie tych informacji, by pozyskać Jansona na wyłączność, byłoby totalnym świństwem. Skąd mam mieć pewność, że jeśli ci zapłacę, to mnie nie oszukasz. Ryzyk fizyk. Sięga po hotelową czekoladkę leżącą na nocnej szafce. Odpakowuje, rzuca papierek na podłogę i wkłada ją do ust. Dosyć tego. Wyjazd stąd. Podchodzę do niej, łapię ją za ramię i zaciągam siłą do drzwi. Au! Zostaw mnie! Szarpie się, jest dosyć silna. Ale we mnie jest tyle gniewu, tak nie znoszę takiego cwaniactwa, że znajduję w sobie wystarczająco dużo pary, by wywalić tę małą kanarię na korytarz. Ty tak na serio? woła za mną, kiedy zatrzaskuje jej drzwi przed nosem. Jak stąd pójdę, już mnie nie zobaczysz? Chwała Bogu odkrzykuje. Dziewczyna ma mrocze coś do siebie, przeklina. Po kilku sekundach zapada cisza. Poszła gnina jedna. Biorę głęboki wdech. Sprzątam z podłogi papierek i słyszę dzwonek telefonu dobiegający z balkonu. Wybiegam na zewnątrz. Może to Janson zmienił zdanie? Dzwoni Litka. Odbieram. I jak ci idzie? Zaczyna bez zbędnych powitań. Jak po grudzie Nieźle! Rozmawiałaś z nim? Rozmawiałam. I co? Zgodził się? Przymykam powieki. Nie mogę powiedzieć jej prawdy. Nie mogę zaprzepaścić takiej szansy. Sprzedałam jej pomysł na Jansona, zrobiłam z niego maczo Himalajów. I co? Mam się teraz wycofać? Nie ma takiej opcji. Dogadujemy szczegóły. Okej. Okay. Ale nie ustalaj niczego na gębę, tylko skontaktuj się z działem prawnym, żeby przygotowali umowę. Tak, wiem. A możesz mi przelać trochę środków na pokrycie bieżących kosztów? Chcę zostać tu przez kilka dni. Popytać lokalną społeczność, naszkicować biogra Miansona. Dwa tysiące wystarczą, oddycham z ulgą. Wystarczą. Tylko bierz na wszystko faktury. Jasne, dzięki. Rozłączam się i opadam na krzesło. Zerkam na biały ekran w Wordzie, na migający kursor. Muszę zacząć pisać. Koncentruję się, a to pustka. Upijam łyk kawy. Oczyma wyobraźni widzę Jansona bez koszulki. Czuję mrowienie w dole brzucha. Julka, skup się. Trzeba pisać. Nie myśl o dupie Maryny, Czytaj, Jansona. Tylko pisz. Pisz. Rozgrzewam nad nadgarstki. Od czego by tu zacząć? Nie wiem. Napiszę najpierw do Jagny, co słychać u kocura. Odparam messengera. Hej, jak się ma mój kocur? Jest głupi. Myśli, że karma na dnie miski oznacza, że miska jest pusta. Trzeba mu nasypać czubato. Wiesz, że jest wybredny. Wyczyściłaś kuwetę? Tak i wielkie fuj. Nie mogłabym być właścicielką kota. Dlatego masz psa. Psy mają właścicieli, a koty służących. Zajrzysz do niego jutro. Przecież miałaś jutro wrócić. Wizyta trochę się przedłuży. Dlaczego rozmawiałaś już z imię Mocnym? Tak. Jak? Tak sobie. Jaki jest? Skryty. To nie za dobrze wróży, skoro masz napisać o nim książkę. A poza tym? Fajny? Zaczynam pisać oporny, choć przystojny, po czym kasuje tekst. Znowu pisze oporny, ale ładniusi. I znowu kasuje. W końcu wysyłam wiadomość, oporny. Sprawiam pozory profesjonalizmu i okłamuję samą siebie. Gdyby wygląd Jansona nie miał dla mnie znaczenia, nie pociłyby mi się teraz dłonie. Jak napiszę, seksowny chociaż? Uśmieszek. Wiedziałam, że do tego zmierza. To praca, nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Jesteś kobietą. Nie miałaś faceta od roku, a twoje jajniki pracują pełną parą. Zrób z nich wreszcie użytek, bo czas ucieka. Jeśli chcesz mieć dzieci przed menopauzą, powinnaś wykorzystywać nadarzające się okazje. A ta tylko o jednym. Jajniki, owulacja, plemniki, zapłodnienie. Niech już zajdzie wreszcie w te ciąże, bo oszaleje. Muszę kończyć, chcę jeszcze popisać. Trzymaj się i pozdrów Bernarda. Pozdrowie. A ty korzystaj z życia. Nie musisz przecież od razu wychodzić za mąż, żeby pójść z kimś do łóżka. A jeśli przy okazji zrobisz sobie dziecko, takie małe śliczne dzieciątko, to nic lepszego nie będzie mogło cię spotkać. No dobra, wystarczy tej rozpłodowej rozmowy. Kończę, pa, serduszko. Wyłączam komunikator i klikam na ikonkę edytora tekstu. Zaczynam spisywać wszystko, co wiem na temat Jansona. Pierwsze dwa zdania to droga przez mękę. Ale z każdym kolejnym się rozkręcam. Opisuję dzisiejszy dzień, staram się wyłączyć emocje i podejść do sprawy na chłodno. O godzinie 22. dopada mnie kryzys. Chcę pisać, ale nie mam więcej materiału. To, co udało mi się uzbierać do tej pory, wystarczyło zaledwie na pięć stron tekstu. Wsuwam palce we włosy i zastanawiam się, jak zebrać więcej informacji o JJ-u. Wypisuję w punktach, co powinnam zrobić w następnej kolejności. Planuję odszukać jego nauczycieli ze szkoły, wypytać o niego sąsiadów. Może udałoby się również porozmawiać z jego lekarzem. Na pewno czegoś się jutro dowiem, a wtedy zastanowię się, jak podejść Jansona po raz trzeci. A teraz idę spać. Budzi mnie śpiew ptaków. Zerkam na komórkę, jest za 26, czyli jeszcze prawie noc. Mimo to czuję się wypoczęta i gotowa do rozpoczęcia dnia. Przez głowę przemyka mi myśl, czy przypadkiem nie zaczęłam chorować na bezsenność albo nie złapałam jakiegoś wirusa. Jestem pełna energii i chęci do działania, co o tej porze nie zdarza mi się praktycznie nigdy. Może to od tutejszego powietrza? Podchodzę do okna balkonowego, odsłaniam zasłony, wychodzę na zewnątrz i podziwiam widok. Zapowiada się kolejny słoneczny, ciepły dzień. Wdycham zapach lasu i jeziora. Przeciągam się, po czym robię pozycję urdwa hastasana z jogi. Wyciągam ręce do góry, stoję prosto, napinam mięśnie ut i pośladków. Nie, żebym była jakąś joginką. Potrafię zrobić zaledwie kilka podstawowych pozycji, w których czuję się komfortowo. Jagna ćwiczy systematycznie. Stoi na głowie z podparciem, robi szpagat i boczną deskę. Od samego myślenia o tych pozycjach boli mnie całe ciało. Jagna zaciągnęła mnie kiedyś ze sobą do szkoły jogi, w której praktykuje. Po jej opowieściach o zbawiennych skutkach uprawiania jogi byłam pełna entuzjazmu i zapału. Sądziłam, że się zrelaksuję, wyciszę. Tymczasem po pierwszych zajęciach umarłam, po drugich z martwych wstałam i umarłam ponownie, po trzecich zrozumiałam, że nie jestem pieprzonym feniksem, żeby wciąż umierać i odradzać się ponownie, więc zrezygnowałam z zajęć. Nie zamierzam płacić za zadawanie sobie bólu. Dlatego ograniczam się do robienia w domu podstawowych asan, które nie czynią mojemu ciału krzywdy. Jagna stwierdziła, że jestem mięczakiem i za szybko się poddałam że yoga to kwestia czasu i ćwiczeń, że w końcu pokonam swój próg bólu i asany zaczną sprawiać mi przyjemność. Być może ma rację, dlatego nie porzuciłam zupełnie jogi. Dawkuję ją, smakuję, delektuję się nią powoli i z wyczuciem. Jestem smakoszką jogi, podobnie jak i innych czynności doskonalących ciało. Staram się z rozwagą dbać o swoją fizyczną formę. Nie marno trawie czasu na bezsensowne czynności typu podnoszenie ciężarków i gapienie się przy tym w lustro. Z ćwiczeń siłowych zaliczam głównie dźwiganie toreb z zakupami, i to trzy razy w tygodniu, chyba się uzależniłam od dyskontów. Podobno człowiek może wyjść z dyskontu.